Dzień dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie w kolejnym 212 odcinku Grysława. Grysław, jak sama nazwa wskazuje, jest to audycja sławiąca gry. Ja nazywam się Ryszard Chojnowski i jest ze mną niezastąpiony Andrzej Muzyczuk. Witaj Andrzeju. Witaj Ryszardzie, witajcie drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Zgodnie z zapowiedzią, w zasadzie zgodnie z kilkoma zapowiedziami, dzisiaj odcinek poświęcony kolejnej konsoli z lat już dawnych, bo premiera była 20 prawie lat temu. Dzisiaj mówimy o Xboxie, pierwszym oryginalnym Xboxie. Mamy tutaj przed sobą, to dla osób informacja, które nas słuchają w Rock Service FM oraz w wersji podcastowej, mamy przed sobą dwa Xboxy, jeden w wersji rozłożonej, na części pierwsza, jeden w całości. Mamy też symbol, można powiedzieć, Xboxa, czyli hełm Master Chiefa, Bossmana z gry Halo, lub jak kto woli Halo, lub jak kto woli Aureola, lub jak kto woli Pierścień, nie wiem, jest dużo możliwości. I pif, 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 pif. Jest dużo możliwości tłumaczenia tej nazwy. No i cóż, dzisiaj będziemy mówić o tej konsoli w podobnym formacie, jak zawsze o pozostałych sprzętach mówiliśmy, czyli w pierwszej godzinie koncentrujemy się na tym, jakie były nasze pierwsze wrażenia związane z Xboxem, kiedy się z tą konsolą zetknęliśmy i jakie są nasze ulubione gry. Natomiast w drugiej części, tak zwanej dogrywce, trwającej mniej więcej godzinę, bo chcemy całość zamknąć w 2 godzinach, żeby nie przesadzać, Andrzej będzie głównie mówił o rozmaitych sprawach technicznych, ponieważ Xbox to była konsola, można powiedzieć, rewolucyjna pod względem technologicznym. Była to pierwsza konsola wyposażona standardowo w dysk twardy. Miałem o tym powiedzieć. No dobrze, to była to konsola, która dużo rzeczy robiła jako pierwsza i utorowała drogę do niezwykle udanej konstrukcji, jaką okazało się Xbox 360. Znaczy może nie tak bardzo udanej w początkowych wersjach, bo Xbox 360 cierpiał na choroby wieku dziecięcego i przez całą generację. Tak, natomiast udane, jeśli chodzi o gry, które na tę konsolę wychodziły i ogólnie całą filozofię tworzenia tej konsoli i architekturę tej konsoli i tak dalej. Wydaje mi się, że pierwszy Xbox był taką podwaliną tej nowej generacji i nowych rozwiązań technologicznych, które znaliśmy już na przykład z PC-tów, które właśnie odwiedziły konsolę i są do dzisiaj. Tak, i to było bardzo mocne wejście firmy Microsoft na rynek konsol. Przypominamy, że to była pierwsza konsola Microsoftu na rynku zdominowanym przez Sony. Sony miało swoje PlayStation 2, święcące triumfy, zresztą w tamtej generacji to była 7. generacja, tak? To jest szósta, czyli to była 6. Wtedy PlayStation 2 zdecydowanie ten wyścig wygrało, natomiast Microsoft, tak bezczelnie można powiedzieć, jako nowy gracz, ostro wszedł do gry i całkiem nieźle sobie działał i wyrobił doskonałą pozycję wyjściową dla Xboxa 360. No i mieliśmy wtedy także gracza trzeciego, czyli Nintendo i GameCube'a. Gracza czwartego, czyli Sega z Dreamcastem, ale już w odwrocie. No nie, no Sega z Dreamcastem już wtedy była nieprodukowana w zasadzie, tak? No tak mniej więcej, ale jakby nie patrzeć, jest to pierwszy gracz w 7. generacji. Można powiedzieć, że tak naprawdę Xbox jest kontynuacją idei Dreamcasta w dużym stopniu, bo tak naprawdę mówi się, takie były informacje też przez inżynierów z Microsoftu udostępniane, że zamierzali współpracować z Segą. Zresztą Sega wykorzystywała w niektórych tytułach system Windows CE. No i były ponoć prowadzone rozmowy, w związku z którymi Xbox, znaczy Microsoft, miał wesprzeć Segę przy tworzeniu kolejnej konsoli. Nie udało się, natomiast Microsoft wykorzystał zebrane doświadczenia i wydał konsolę własną. Konsolę, która, jak już powiedziałem, mocno zaznaczyła swoje istnienie dzięki kilku już klasycznym grom, o których na pewno będziemy dzisiaj mówić. I kilku naprawdę dobrym rozwiązaniom technologicznym. O których też dzisiaj będziemy mówić. Więc tak dzisiaj odcinek Xboxowy. Andrzeju, jak się to u Ciebie zaczęło? Oj, u mnie to są takie trzy fajne historyjki. Trzy fajne historyjki. No to zacznijmy dawaj. Najpierw od pierwszej takiej, która też może być trochę bliska Twojemu sercu, czyli giełdowej.
Nie będę wspominał o historyjkach gazetkowych, informacjach w mediach, bo to powiedzmy, że każdy wie, jak to było. Było Neo, były inne gazetki, gdzie już tam przebąkiwane było o... No, Neo, Xboxa. PS Extreme i tak jest. Neo Plus w zasadzie. Neo Plus, tak jest. Giełda. 2003 rok, giełda elektroniczna Wrocław. Mamy pana elektronika rozłożonego na takim podobnym stoliku jak nasz, może bardziej ceratowym. I akurat w tej chwili przerabiał PlayStation 1, czyli montował chip do przeróbki. Obok stał PlayStation 2, do którego ja się śniłem, bo wiecie, turbo drogie, bo już wtedy w 2003 roku kosztował ponad 1400 zł na giełdzie, czy około tysiaka na pewno. Teraz już dokładnie nie przypomnę sobie, jaka to była kwota. I stał sobie również właśnie Xbox pierwszy. Nazywamy go Xboxem klasycznym. Xbox Classic, czy pierwszy on Xbox. On jest też nazywany oryginalnym Xboxem. Oryginalny. OG tak, Xbox. Tak, tak. Zbieraliśmy informacje przed nagraniem. Różne synonimy są określenia właśnie tego naszego pierwszego Xboxa, ze względu na to, że... Firma Microsoft tam nie ułatwia zadania. Zdecydowanie, nie? Tak? No i słuchajcie, jak to wyglądało? I było minus 10, minus 12 stopni. Play, jak pan go przerabia, tak się oczywiście z boku tak... Patrzę, co tam pan robi tą lutownicą. Playa przerobił, nie wiem, w 10 minut. Odpalił gierkę, grę jaka ruszyła. Play na mrozie dwójka nie ruszył. Xbox od 3 godzin chodził, nic mu się nie wydarzyło. Słuchajcie, Xbox był nie do zdarcia, jeżeli mówimy o pod kątem właśnie bezawaryjności i działania w takim trybie giełdowym. Po prostu działał, chodził, grzał się troszkę może, ale na mrozie był dobrze chłodzony i nie było najmniejszego problemu. Ten Xbox, który tutaj stoi przed nami, to jest mój Xbox pierwszy, który kupiłem, zresztą jedyny Xbox, którego miałem. I on ma 18 lat. W 2003 roku, dokładnie 18 lat, bo prawie dokładnie w czerwcu 2003 roku go kupiłem. Miałem już wtedy PlayStation 2, kupione wcześniej w Irlandii. Podczas wizyty w Irlandii, kiedy pracowałem nad Diablo, nad Warcraftem trzecim, wtedy też były targi E3, na których pokazywano nowe gry na GameCube'a. Ja się strasznie GameCube'em zachwyciłem. Widziałem wtedy też maszynę Xboxa w wersji deweloperskiej, bo pracowano tam w biurze firmy Vivendi w Dublinie, pracowano nad grą Bruce Lee. Obecnie trochę zapomnianą, taką bijatyką, w której kierowaliśmy Bruce'em Lee, nie miała nic wspólnego z klasyczną platformówką z 8-bitowców. To była taka chodzona bijatyka, która ładnie wyglądała, ale powiedzmy nie powalała grywalnością. No ale wtedy po raz pierwszy się z Xboxem zetknąłem i powiem, że byłem chętny, żeby tę konsolę mieć, ale powiedziałem sobie, że pierwszego kupię GameCube'a i rzeczywiście tak było. Po powrocie do Polski kupiłem w 2002 roku GameCube'a, ale w listopadzie roku 2002 pojechałem do Kanady, do firmy BioWare, żeby robić polską wersję Neverwinter Nights. I oni tam w biurze mieli Xboxy oczywiście. I jako, że powiedzmy, byliśmy w dość dobrych stosunkach, to pokazali mi, nad czym pracują wtedy. Wtedy to był, jedna gra była całkowitą tajemnicą, nic nie było, można o niej wtedy powiedzieć, to był Jade Empire i ja byłem w absolutnym szoku, jak można wygenerować na konsoli tak znakomitą grafikę, a druga gra to była gra, o której już było głośno, czyli powstający stało z Knights of the Old Republic. I powiem szczerze, że kiedy pokazali mi taką wersję rozwojową Gwiezdnych Wojen, byłem tak okej. Pusta ta gra jest jakaś, taka wydawała się dość sterylna i rzeczywiście w ostatecznej wersji też nie zachwycała może oprawą graficzną, zachwycała fabułą i rozmaitymi rozwiązaniami, natomiast graficznie było okej po prostu. Jade Empire wyglądał już wtedy znacznie lepiej, ale na Jade Empire jeszcze musieliśmy poczekać wiele lat, no i ostatecznie moim zdaniem Jade Empire okazał się grą jednak słabszą, mimo że dobrą, to jednak słabszą od Kotora. No ale wtedy było moje pierwsze zetknięcie takie większe z Xboxem. Były w biurze BioWare'u rozgrywane częste mecze w Halo i po raz pierwszy w zasadzie wtedy z Halo się zetknąłem i z tym wielkim padem, Duke'em, który uznałem, że jest beznadziejny po prostu od samego początku. Reakcja jest wielki, niewygodny. Przede wszystkim przyciski obecnie znane jako R1 i L1 tutaj są przyciskami białym i czarnym.
które nie... Jak popatrzycie na nowoczesne pady, to mają dwa zestawy spustów pod palcami, pod lewą i prawą dłonią. I te dwa spusty najczęściej się nazywają L1, L2 i R1, R2, od left i od right. Natomiast w przypadku pierwszych padów do Xboxa mieliśmy tylko pojedyncze spusty, natomiast te dodatkowe przyciski były umieszczone na powierzchni pada. I w różnych miejscach. W różnych miejscach, to zależało od konstrukcji pada. I powiedzieć, że było to niewygodne, to mało powiedzieć, bo te przyciski funkcyjne pełniły, jak to się mówi, funkcję pomocniczą i często trzeba było je wciskać wraz z innymi przyciskami i trzeba było palcowe chałupce wycinać na padzie, żeby pewne kombinacje wykonać. Tak, Andrzeju? Zdecydowanie DualShock 2, który był przy PlayStation 2, to był padem o niebo lepszym, przynajmniej wtedy tak wydaje mi się z mojego punktu widzenia. Acz trzeba przyznać, że rozłożenie gałek, które zaproponował Microsoft, czyli mamy lewą gałkę troszkę wyżej niż gałkę prawą, ułatwiało sterowanie w grach FPS. I te gry FPS to było coś, na co Microsoft postawił, korzystając z doświadczeń firmy Bungie, która tak naprawdę pokazała Halo chyba 2 lata wcześniej i pokazała na Macach w ogóle. Pamiętam taką prezentację Halo pokazane, chyba godzinna prezentacja z kampanii w tą grę. Jeszcze była to taka strzelanka bardziej militarna. Nie było pokazanych obcych zbyt wiele, był pokazany desant naszych sił oraz naszego głównego komandosa, który tam z dystansu ściąga przeciwników. Był pokazany gigantyczny obszar, na którym mogliśmy się poruszać. Warthog, czyli guziec, samochód, którym mogliśmy jeździć i fantastyczna jak na owe czasy grafika. No i kiedy się dowiedzieliśmy, że Halo ma być tym tytułem startowym na Xboxa, to serca żywiej zabiły i kiedy po raz pierwszy się zetknąłem z tym Halo wyczekiwanym właśnie w Kanadzie, wziąłem pada do ręki, troszkę nie umiałem grać, byłem przyzwyczajony jednak do myszki i cały czas uważam, że jednak myszka to jest najlepsze urządzenie do gier FPS i grałem bardzo dużo w Quake Worlda i w Quake'a trzeciego, w Arenę, więc no, miałem już taką pamięć mięśniową, więc korzystanie z pada było dla mnie utrapieniem początkowo i kiedy odpaliłem tego Halo, to strasznie się rozczarowałem, bo byłem przyzwyczajony jednak do strzelanek PC-owych, byłem przyzwyczajony do sterowania innego i choć rozmach gry naprawdę robił wrażenie, to no pewne elementy, o których już wielokrotnie wspominałem w rozmaitych moich wypowiedziach na temat tej serii, trochę mnie od gry Halo odrzucały. No tak jak Andrzej teraz pokazuje, piu, 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 mówiąc, takie małe, dziwne stworki, które całkowicie rozbijały mi imersję i całkowicie rozbijały mi wczucie się w fabułę tej gry. Z jednej strony mieliśmy bardzo taką poważną, górnolotną, epicką historię, z drugiej strony mieliśmy takie małe maszkaronki, które tak biegały pod nogami i się tylko pałkały. Krasnale ogrodowy, wyobraźcie sobie, że gracie w grę o II wojnie światowej, poważna, jest, nie wiem, no, poważna operacja. Zdobywacie Berlin, już koniec II wojny światowej, a tu krasnale. A tu wybiegają ogrodowe krasnale i między nogami wam biegają i krzyczą piu, piu, piu. I strzelają, słuchajcie, z takich gumeczek na przykład. Na przykład, no to jest... Nie rozumiem tej decyzji projektowej, no ale cóż... Seria Halo ma mnóstwo fanów i na przykład... Ja tylko nadam do obrony Halo, że trzeba przyznać, że mimo tych piu, piu, piu i to, że to jest takie, jak jest, są w tym całym uniwersum bardzo zawzięci i cały czas idzie ono do przodu i te piu, piu, piu jest cały czas. Tak, no, piu, piu, przez piu. Wszystkie części, te potworki różnorakie i te, powiedzmy, że takie troszkę dla nas śmieszne elementy są i... jakoś nie chcą się bardzo zmienić, więc wydaje mi się, że są odbiorcy, którym to pasuje. No, najwyraźniej tak i po prostu może my jesteśmy, znaczy nie wiem jak u ciebie, ale może po prostu ja jestem niekompatybilny z tą serią. Podchodziłem do Halo, wiele razy grałem we wszystkie części, skończyłem jedynkę, to prawda, natomiast nie było to
nie był to tytuł, który mnie powalił i zachwycił, więc od razu mówię, zdradzam tajemnicę. U mnie w dziesiątce najlepszych tytułów na Xboxa nie ma ani Halo pierwszego, ani Halo drugiego. A to właśnie było moje miejsce dziesiąte. Tak, dla odmiany dzisiaj. To już zaczynamy? Będziemy przeplatać troszeczkę. Będziemy przeplatać. Tak, bo chcielibyśmy się zmieścić i naprawdę dzisiaj mam nadzieję wielką, że uda nam się nie gonić na sam koniec. Więc Ryszardzie, jakbyś mógł swoje miejsce dziesiąte, a ja później powiem drugą historyjkę. To jeszcze tylko powiem, kiedy kupiłem pierwszego Xboxa, bo nic tego nie powiedziałem. To może najpierw powiedz miejsce dziesiąte, a powinien powiedzieć. No dobrze, to u mnie na miejscu dziesiątym gra, o której już wspominałem. To Jade Empire, gra, o której już mówiłem przed chwilą. Tytuł, który po raz pierwszy zobaczyłem w roku 2002, kiedy był jeszcze absolutną tajemnicą. Tu jest wydanie limitowane i w 2004 roku, kiedy wraz z CD Projektem pokazywaliśmy na stoisku BioWare po raz pierwszy Wiedźmina, to na tym stoisku także Jade Empire było takim głównym bohaterem i troszkę muszę powiedzieć, że ukradliśmy show tej grze, chociaż Wiedźmin był pokazywany za zamkniętymi drzwiami, za zamkniętą kotarą, w takim malutkim pokoiku, czy też nawet to nie był pokoik, w takim odseparowanym miejscu stoiska BioWare'owego, gdzie było Jade Empire. Bardzo dobra gra, RPG z elementami mitologii takiej, można powiedzieć, chińskiej, wschodniej mitologii, bo to jest gra oczywiście nie osadzona w Chinach, tylko w świecie stylizowanym na starożytne Chiny. Jadeitowe albo nefrytowe imperium, bo słowo jade tłumaczy się na polski dwojako, albo jadeit, albo nefryt, jakby ktoś nie wiedział. I cóż, bardzo ciekawy RPG, który już wyszedł po Kotorze, czyli teoretycznie twórcy mieli mnóstwo doświadczeń z Kotorem związanych i postanowili położyć nacisk na akcję. Czyli tutaj mamy do czynienia nie tylko z RPG-iem dość rozbudowanym, ale także RPG-iem akcji. Wykonujemy rozmaite kombosy, bijąc się z przeciwnikami, ale jednocześnie rozwiązujemy dość ciekawą intrygę. Naprawdę bardzo fajna gra. Teraz dostępna jest praktycznie na każdą platformę. Możecie ją nawet na telefonie zagrać, na iOS-ie. Tutaj mam na tym telefonie. Jest też chyba na Androida. Naprawdę warto zagrać. Ciekawa historia, fajna fabuła, ciekawa historia, fajna fabuła, jest też bardzo ciekawa mechanika, dobry tytuł, który niestety nie doczekał się kontynuacji, bo sprzedaż nie była na tyle dobra jak oczekiwania BioWare'u, niestety. Cóż poradzić. Ale okładka śliczna, błyszczy się. Cała gra jest śliczna, naprawdę bardzo ładnie wygląda w porównaniu na przykład do takiego Kotora. Tak jest. Ryszardzie, teraz możesz powiedzieć o twoim... To teraz mogę powiedzieć, dobrze. Tak, proszę bardzo. To ja kupiłem Xboxa, kiedy już miałem wszystkie konsole ówczesnej generacji, czyli i PlayStation 2, i GameCube, czyli to była moja kolejna konsola i kupiłem ją po przeprowadzce do Warszawy. W 2003 roku przeprowadziłem się do Warszawy, żeby nadzorować pracę nad Wiedźminem. No i za pierwsze pieniądze, które dostałem, kupiłem sobie Xboxa i wtedy w Polsce nie było jeszcze oficjalnej dystrybucji, można było w zasadzie kupić Xboxa już od razu przerobionego, więc o przeróbkach będziemy mówić w drugiej godzinie, więc kupiłem takiego Xboxa, doszedł do mnie pocztą, bo nie można było w sklepie wtedy kupić, więc chyba przez Allegro go kupiłem jakoś i był już z przeróbką, miałem na niego wcześniej kupione gry, ale nie będę ukrywać, że nie korzystałem z rozmaitych kopii zapasowych, bo korzystałem, chociaż starałem się tego unikać, bo no, jak już pracowałem przy grze, to było mi głupio w ogóle, żeby korzystać z takowych kopii. Zresztą wtedy nie było proste pobrać takiej ilości danych na moim ówczesnym łączu. Generalnie wtedy było ciężko pobrać. Tak, to prawda. Dobrze, Andrzeju, czyli jak ty kupiłeś po raz pierwszy? Ja kupiłem późno, bardzo późno, 2008 rok. Czyli już... Ja już miałem 360 wtedy. O. Już miałem 360 czy 2009. To była któraś konsola już, którą posiadaliśmy. Kupiliśmy ją w kawiarence, jak moja Katarzyna prowadziła tą działalność. Mhm. Tam ta konsola była przez jakiś czas. Już kupiliśmy tą konsolę od kogoś, drugiej oczywiście ręki, bo już dawno nie była produkowana. Konsola oczywiście również była przerobiona, jak 90% Xboxów, które były dostępne na polskim rynku. Tak mi się wydaje, w prawie tak. Każdy był przerobiony. Chyba nie można było nawet kupić nieprzerobionych. Znaczy, bo nie było oficjalnej dystrybucji, a jak się kupowało
na przykład na Allegro, no to już zawsze były przerobione. Nie można było chyba kupić nieprzerobione. Nie, mogłeś kupić bez problemu. Tak? Nie tak, wiem. Tak, oczywiście, z tym, że generalnie... Nie było różnicy w cenie, więc każdy brał przerobione. Tak, tak, tak. A po drugie, jakby nie patrzeć, no powiedzmy, że jeszcze przez w latach 2000 uczyliśmy się bardzo mocno, jak odejść od piractwa i jeszcze ta siła i magia lat 80-tych, 90-tych bardzo mocno u nas była. Więc niektórzy przerabiali tylko po to, aby robić kopie zapasowe właśnie na przykład nośników gier, aby tę grę nie zniszczyć, bo te gry troszkę kosztowały. Albo po prostu importować gry z zagranicy, na przykład ze Stanów Zjednoczonych i odpalić je, bo przeróbka pozwalała obejść też zabezpieczenia oryginalne. Tak, tak, ja takie gry miałem właśnie. No właśnie, to jest bardzo ważne. I tak jak Ryszardzie wspominałem, to był 2008 rok, tak mniej więcej, tak mi się wydaje, 7 może. Na pewno 360 mieliśmy. Ta konsola była przez chwilę u Kachy w Kiewręce. Parę osób grało tam, dwie osoby wybitnie męczyły pierwsze Halo. Tak, nie wiem, 400 godzin. Na podzielonym ekranie, bo tam również. Na podzielonym ekranie. Dużo, dużo. Kilka padów zostało zużytych przez to. Ja tą konsolę bardzo dobrze wtedy wspominam. Dużo używałem jej w domu też jako centrum multimedialnego, o którym oczywiście bardzo dużo powiemy, bo to jest super ważny temat. Jeżeli pozwolisz, Ryszardzie, ja od razu rzucę miejsce dziewiąte. Dziewiąte? A nie dziesiąte? Tak, dziesiąte to było Halo u mnie. Racja, racja. Więc na miejscu dziewiąte będzie również strzelanka. Strzelanka, którą grałem na początku na PC-cie. Ze względu na to, że miałem ją na PC-cie, aczkolwiek mój PC w tamtym okresie czasu był nie był tak mocny, a wersja na Xboxa była taka dobra, po prostu była kawałkiem dobrej gry. Jest to Far Cry, czyli pierwsza strzelanka, taka duża strzelanka od studia Crytek, jak dobrze mówię, tak, od Cryteku. Far Cry Instincts, to była osobna wersja w ogóle, w porównaniu do wersji Optymalizowana specjalnie na Xboxa. Na Wii jeszcze wyszła, ale na Wii to nie wiem, czy to nie jest port Xboxowej wersji. W każdym razie robiła niesamowite wrażenie, bo Far Cry ówcześnie, nawet do tej pory, z różnymi modami, to jest gra, która wygląda doskonale i trudno było pomyśleć, że uda się ją przenieść na Xboxa zwykłego. Tak, było kilka gier, kilka strzelanek, które wyszły na pierwszego Xboxa i w sumie nie miały prawa wyjść na niego, a wyszły. Tak. Jak najbardziej i gniotły to, co konkurencja wydała na przykład PlayStation 2, 3, chociaż właśnie GameCube, bo naprawdę tutaj to wyglądało rewelacyjnie. No co ja będę mówił, warto zagrać. Niekoniecznie musi być to ta wersja, ale Far Cry... No każda ma inną fabułę. Tak, ale Far Cry jest jednak, jakby nie patrzeć, i te otwarte przestrzenie. To prawda. I ta lazurowa woda. Tak, coś pięknego. Naprawdę kawał super gry. Moje miejsce dziewiąte. Fantastycznie. Naprawdę bardzo dobry wybór. U mnie nie ma, bo grałem w niego za mało, ale może pożyczę i znowu sobie przypomnę. U mnie na miejscu dziewiątym jest gra, która mi gdzieś zaginęła w mrokach. Nie wiem, przy przeprowadzkach, a jest to jedna z moich ulubionych gier. Mam ją na 360, ale dzisiaj skupiamy się na pierwszym Xboxie. Na 360 wyszła jej wersja odnowiona. Mowa tutaj o Chronicles of Riddick. Kroniki Riddicka, rewelacyjna gra, oparta na filmie, ale od filmu moim zdaniem znacznie lepsza, chociaż film też lubię. To jeszcze było zaraz po premierze filmu Pitch Black, a jeszcze przed kronikami Riddicka filmem jako takim. I ta gra łączy Pitch Black z nadciągającym filmem i opowiada o przygodach naszego bohatera w takiej konwencji strzelankowo-skradankowo-przygodowej. I silnik graficzny, jaki został przez twórców ze Starbreeze zastosowany, budzi bardzo duże skojarzenia z Doomem trzecim i z silnikiem od id Software, natomiast jest to ich autorski wynalazek i gra też jak na Xboxa prezentuje się wyśmienicie. Doskonałe zabawy ze światłem i cieniem, doskonałe tekstury, bardzo też takie widać inspirowane wręcz demosceną niektóre efekty, ponieważ twórcy ze Starbreeze to są Szwedzi, którzy kiedyś dawno temu między innymi na Amidze robili dema, ale później się przerzucili na PC, to musi być stawkami go. Musi być, oczywiście. Więc Chronicles of Riddick grałem bardzo długo, skończyłem, później skończyłem na 360. Doskonała gra, bardzo polecam. Ona do tej pory robi wrażenie i pewne rozwiązania skradankowe szczególnie i fabularne także są bardzo ciekawe i nadal ta gra się broni, mimo że od jej premiery minęło już tyle czasu.
A czy myśmy w ogóle powiedzieli, kiedy była premiera pierwszego Xboxa? Nie, powiemy w drugiej godzinie. A może za chwilę jakąś. W każdym razie w tym roku mija 20 lat od premiery. W tym roku mija 20 lat od premiery, a teraz miejsce ósme Andrzeja. Miejsce ósme. No dobra, to ja tutaj taką... Andrzej ma od razu tajemnicę. Andrzej powiedział, że na Xboxa w ogóle nie było gier. A całą reklamówkę przyniosłem. Słuchajcie, mam dwa razy więcej gier niż Ryszard w kolekcji na Xboxa, tak. Tej podręcznej, bo może Ryszard ma gdzieś pochowane, a ja nie miałem w co grać. Mówiłeś, że z trudem wybrałeś dziesiątkę. Tak, Soul Calibur 2. Soul Calibur 2. Bo dlaczego by nie? No ja w niego grałem tylko że na PlayStation 2. Tak, a wersja na Xboxa była troszkę ładniejsza. Tak mi się wydaje, aczkolwiek już w tej chwili dokładnie tego nie pamiętam. Wiesz co, mam wrażenie, że ogólnie w tamtej generacji Xbox był najmocniejszą konsolą. A to bezsprzecznie. Bezsprzecznie był najmocniejszą konsolą i z reguły porty wyglądały trochę lepiej na Xboxie, z tym, że nie był oczywiście tak popularny jak PlayStation 2 i nie miał tak dobrego pada jak PlayStation 2, co przy takich grach jak Soul Calibur moim zdaniem było bardzo odczuwalne, ponieważ ten krzyżak, który był w tym Duke'u, to jest jakaś masakra po prostu. To jest... Od niego gorszym krzyżakiem, albo podobnej złej jakości jeszcze krzyżak jest pada od 360, ten zwykły biały też jest tragiczny. Nie wiem, to akurat technologia, która nie wyszła, za to idealnie wyszedł krzyżak w Xbox One. Tak. Jest Xbox Series X i już zapomniałem. Dobra, wiesz o to. Najnowszym jest ten właśnie, cały czas ten sam krzyżak jest najlepszym krzyżakiem, jaki używałem w obecnych konsolach, więc Microsoft umiał się poprawić. Co ja wam mogę powiedzieć o Soul Caliburze drugim? Jest to rozwinięcie Soul Calibura pierwszego, gry, która jest jedną z najlepszych gier na Dreamcasta, dwójka jest jedną z najlepszych gier na pierwszego Xboxa, tego klasycznego. Ja polecam, cudowna grafika, świetna rozgrywka, można się czasem pogubić w padzie, nie do końca to działa tak jak trzeba, bo jednak ten pad jest, powiedzmy, że bardziej pod kątem strzelanek, mniej pod kątem bijatyk, ale oczywiście mieliśmy również arcade sticka, którego ja nie posiadałem, zapewne gra na arcade sticku byłaby dużo wygodniejsza. A ja polecam wersję na GameCube, gdzie można było grać Linkiem. Tutaj chyba był, już nie pamiętam, tu była też jakaś, a tu był Spawn. Spawn, tak. Tu był Spawn. To Dama McFarlane'a. Tak jest, świetny komiks. Film może niekoniecznie najlepszy, nie. Aczkolwiek bardzo dobra ścieżka dźwiękowa w pierwszym Spawnie. Film był przerażająco beznadziejny. Muszę ci, Ryszardzie, powiedzieć tak tylko szybko o Spawnie. Komiks, rewelacja. Film, mi się bardzo komik podobał. Mam całą kolekcję Spawna, bo wychodził w wersji polskiej. Oczywiście, tam sam Michał udawał. I kupowałem, i byłem tak nastawiony, z opowieści słyszałem, że to jest jakiś komiks rewolucyjny, bo zupełnie nowe podejście do superbohatera, który nie jest jakimś tam nad człowiekiem, tylko jest rzeczywiście takim diabelskim pomiotem, żyje w śmietniku i w ogóle zmaga się z prozą życia i jest ogólnie taki smutny, przybity i w ogóle... Tak naprawdę to jest taki typowy komiks superbohaterski z tym... Tylko troszkę brutalniejszy i troszkę bardziej... Brutalniej. Super rysowany, bo Todd McFarlane tak. To mistrz, natomiast fabularnie to nie jest coś, co bym no wstrząsnęło. No i ten mały jego przeciwnik... Już nawet nie pamiętam. Tak, ten taki mały, jak on się nazywał, no patrz. Zapomniałem, jak się nazywa ta postać. W cyrku występuje ta postać. Klaun. Klaun, ten mały, tak. Ten mały klaun, który się zamienia w takiego potworka, który go tam gnębił. A już nie pamiętam. Świetna sprawa. Ale muszę wrócić do tego. Bardzo dobry ścieżka dźwiękowa w filmie. U mnie miejsce ósme to jest gra, która też, podobnie jak Halo, była niezwykle ważna dla Xboxa, bo pokazywała moc tej konsoli i pokazywała to, że może konkurować też w pewnych gatunkach z PlayStation 2, może konkurować z Metal Gear Solid, a mowa tutaj o Splinter Cell. Splinter Cell, pierwszy Splinter Cell i drugi też Pandora Directive. Andrzej gdzieś tutaj ma. I później Chaos Theory. Pandora Directive jest inna gra. Pandora Directive to jest Tex Murphy Pandora Directive, a to jest Pandora Tomorrow. I Chaos Theory też wyszedł na Xboxa pierwszego i chyba na Xboxa pierwszego wyszedł nawet ten ostatni Double... Podwójny agent. Chyba tak, chyba on też wyszedł. Były dwie w ogóle wersje. Jedna wyszła, ta z 360 była inna niż tak z Xboxa pierwszego. Tak mi się wydaje. Natomiast Splinter Cell, kiedy zobaczyłem, jak ta gra wygląda, zagrawszy wcześniej w Metal Gear'a, który też wyglądał doskonale, Metal Gear Solid 2 na PlayStation, to jednak gra cieni i światła w Splinter Cellu to było coś na tamte czasy.
wręcz niewiarygodnego. Do tego poważna fabuła oparta na twórczości Toma Clancy'ego, czyli mało fantastyki, mało dziwnych japońskich wynalazków, a dużo rzeczowej, można powiedzieć, takiej fantastyki politycznej. Fikcji politycznej, tak. Tak, takiej fantastyki wybiegającą w bardzo bliską przyszłość. No i świetny bohater Sam Fisher, któremu głosu życzył Michael Ironside, znakomity amerykański aktor. Bardzo dobrego. Skończyłem akurat Splinter Cell, skończyłem pod pierwszego i Pandora Tomorrow, i Chaos Theory, i Double Agenta. No, czyli chyba więcej skończyłem Splinter Cell niż Metal Gear Solid. Chociaż lubię i tę serię, i tę. Natomiast u mnie w dziesiątce Metal Gear'a nie ma, chociaż mam gdzieś go tutaj wydanego na... Mam właśnie tutaj. Bo wyszedł Metal Gear Solid na Xboxa. Ale rzeczywiście. Mamy. Już, proszę bardzo. I specjalnej wersji wyszedł. Substance. Oczywiście, nazywała. Jak najbardziej. Była to wersja rozbudowana z lepszą grafiką, z dodatkowymi z dodatkowymi mechanikami. Była też na przykład jazda na deskorolce. Widok z pierwszej osoby. Dużo było dodanych, bo pan Hideo Kojima zawsze uzupełnia kolejne wersje swoich gier o rozmaite dodatki i nowe opcje. Ale gdybym miał wybierać jednak tytuł na Xboxa, no to wezmę ten, który z myślą o Xboxie powstał, czyli na miejscu 8 Splinter Cell. Andrzeju, miejsce 7. Miejsce 7. I właśnie tak się zastanawiam. Patrzę, mam nawet w dwóch sztukach tą grę, ale nie. Nie ta gra. Czyli ja myślałem, że ty jesteś przygotowany. Właśnie, jeżeli chodzi o gry na Xboxa, ja w tamtym okresie już się przestawiłem na nową generację, więc powiedzmy, że nadrabiałem w czasie późniejszym. No tak. Będzie nietypowo. Tak patrzę, 3 gier brakuje. Wydaje mi się, że miałem więcej. Wybierzemy tutaj taką jedną grę. Mam kilka gier. Ja nie średnio lubię gry wyścigowe, ale powiedzmy o grze, która jest... Project Gotham Racing, czy... Nie mam właśnie. Właśnie nie. Ja mam Project Masz? Tak, oczywiście. Ale Project Gotham Racing to była przecież druga część gry, która wyszła już na Dreamcasta. Tak, bardzo dobra gra. Od Bizarre Creations, znakomitej firmy, która niestety już nie istnieje. A ja chciałem opowiedzieć o Need for Speedzie. Taka troszkę może kiczowata, troszkę śmieszna gra. Ja przymykam oczy, bo ja tłumaczyłem przez 15 lat wszystkie Need for Speedy i mam już, miałem w pewnym momencie tej serii tak dość. Łącznie z tym, tylko że Need for Speed Underground nie wyszedł po polsku chyba na Xboxa. Nie. Na nie. PlayStation 2 wyszedł. Tak? Po polsku. Tak nie mi pamiętam. Się wydaje, że. Albo na PC raczej na pewno wyszedł. W tej grze widziałem różnicę między PlayStation 2 a Xboxem. Tutaj było wszystko fajnie, super ostre. Tak i na PC. Na PlayStation 2 niestety było troszeczkę bardziej rozmyte, było bardziej widać poszarpane elementy. No, nie wyglądało tak dobrze, jednak tutaj czuć było przyrost wydajności duży, no i po prostu ta gra wyglądała lepiej. A poza tym ta część to jest chyba jedna z końcowych części tych tak naprawdę takich dobrych. No może później jeszcze Carbon jeszcze był taką dosyć... Most Wanted. Tak, ale to była taka seria, która też bardzo silnie nawiązywała do filmów. Bo to takie nielegalne wyścigi, wiecie, tak, muzyka hip-hopowa, rozbudowa aut o różne dziwne rzeczy. Ta kolorystyka też była taka mocno odjechana. Fajnie się w to grało, nieźle to wyglądało jak na Xboxa. Wydaje mi się, że wyglądało na bardzo podobnym poziomie jak na PC-cie. Dużo lepiej niż na PlayStation 2. Warto zagrać, warto sobie to odświeżyć. W tej chwili chyba nie było żadnych reedycji jeszcze, nie pamiętam. Chyba nie. Ale wydaje mi się, że chyba w którejś ze wstecznych kompatybilności Xboxowej chyba jest dostępna. Zresztą tę grę można pewnie kupić, albo dostać gdzieś jej akces w jakichś niewielkich pieniążkach. Ja polecam. Ryszardzie. Siódme miejsce, tak? Raz, dwa, trzy, szóste. Tak? Dziesiąte, dziewiąte, ja siódme. Teraz siódme, przepraszam bardzo. Ja dzisiaj jestem jakiś taki... Dzisiaj w ogóle nasze nagranie jest dosyć ciekawe. Mogą się zdarzyć jakieś niewielkie cięcia i takie różne tam sprawy. Jeśli się zdarzyły, to już się zdarzyły. Miejsce siódme u mnie to jest, znowu nie wiem, gdzie się ta gra podziała. Mam ją, widziałem w wersji na PlayStation 3, bo później weszła na PlayStation 3. I jest to Ninja Gaiden Black. Ojeju. Oj, jaka to trudna gra jaka jest. Jaka to jest cudowna gra. Jaka to jest gra frustrująca w pewnym momencie. To była gra, w której przez tydzień, dwa tygodnie nie byłem w stanie przejść pierwszego etapu. Dochodziłem do bossa pierwszego, który to był taki pan z nunchakami, który mnie pokonywał w parę sekund.
Później, kiedy nabrałem wprawy, ja pokonywałem pana bossa w parę sekund. I to była gra, po której widać było zdecydowanie to, jak się nabiera umiejętności, jak się uczy człowiek gry, jak się uczy kontrolowania postaci. I Ninja Gaiden to jest do tej pory jedna z moich ulubionych serii. Ja bardzo lubię tego typu gry, w których ważne jest zdobywanie umiejętności nie tyle przez postać, co przez nas, przez gracza, który poznaje mechaniki rządzące grą i z każdą kolejną rozgrywką radzi sobie odrobinę lepiej. I kiedy nawet dojdzie do ściany, z którą sobie nie radzi, to jeśli wystarczająco długo będzie walił głową w tą ścianę, to w końcu ją przebije i w końcu ta ściana okaże się łatwa do pokonania. To jest po trosze taki typ gry jak ostatnio Returnal, w którego cały czas gram. To jest też gra niewybaczająca błędów. To jest też gra bardzo trudna i gra, w której no, trzeba po prostu nauczyć się mechanik, trzeba nauczyć się sterowania, trzeba poznać fizykę postaci i to, jak się porusza, jak płynnie może wykonywać pewne manewry i jak zachować się w przypadku określonych wrogów. Ninja Gaiden to gra znakomita, miała tylko jedną wadę wtedy, bo w kolejnych wersjach została ta wada usunięta, czyli nie można było sterować kamerą. Tak. Nie można było sterować kamerą i czasami kamera była zafiksowana podobnie jak w grach typu Resident Evil na przykład. Resident Evil. Znaczy można było to zmienić, można było wejść do trybu pierwszoosobowego, w którym staliśmy w miejscu, przestawić kamerę, wyjść z tego trybu i wtedy kamera była przestawiona. To było dosyć niewygodne, więc bardzo się ucieszyłem, kiedy w kolejnych wersjach dorobiono możliwość sterowania pod prawym drążkiem, ale tak czy inaczej w Ninja Gaidena, co sobie bardzo, z czego jestem bardzo dumny, skończyłem po wielu, 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 wielu próbach i zgrzytaniu zębów i wielu frustracjach, ale udało mi się tę grę skończyć, jak później już mówiłem kiedyś Ninja Gaidena drugiego, którego skończyłem kilkanaście razy, ale do Ninja Gaidena tego wracam, bo wyszedł jako Sigma na PlayStation 3, wyszedł też na Vita w bardzo dobrej wersji, wyszedł też na Xboxa i cóż, doskonała gra, bardzo polecam. Jak ktoś chce się zniszczyć psychicznie przy tej grze. Tak, jak ktoś chce się zniszczyć psychicznie, to Ninja Gaiden jest znakomitym tytułem. Tak jest. U mnie będzie na miejscu szóstym grę, której niestety tutaj nie mam, będzie to Doom 3. Co ja wam mogę powiedzieć o Doomie 3? Doom 3 jest zupełnie inną grą niż Doom 1 i Doom 2. Całkowicie inaczej jest postawiona siła na historię, mrok. Horror. Tak, horror. Groza. Bliżej do obcego tej grze niż do takich klasycznego Dooma. Wiesz, do czego jest bliżej? To jest taki znany, a chyba trochę zapomniany już film science fiction z lat 90. Horror science fiction, Event Horizon. Horyzont zdarzeń. Kiedyś go może widziałem, nie pamiętam. Boże, jaki to jest dobry film. To jest. I Doom 3 niesie z sobą trochę atmosfery z tego filmu. Tak. Bardzo małe korytarze. Bardzo duże uczucie takiej klaustrofobii. Tak. Straszne potworki. Ta gra była straszna, naprawdę. To była jedna z pierwszych strzelań, która mogła przerazić w pewnych momentach. Baza na Marsie, gdzie nie ma taśmy, za pomocą której można by przytroczyć latarkę do naszej broni. Więc można było albo świecić latarką, albo strzelać. Tak jest. Więc słuchajcie, głupotki się zdarzały. Tak. Zresztą na bazie tej gry wyszedł film później. Ale powiedzmy, że film sobie zignorujmy. Z Rockiem i z Karlem Urbanem. Tak jest, film był średni bardzo. Bardzo średni, ale była na końcu kapitalna sekwencja z perspektywy pierwszej osoby. Super. Nie wiem, trwająca minutę, dwie, ale kapitalnie zrealizowana. Jak mi się uda, to gdzieś tu się może pojawić. Gdyby tak cały sobie film był tak zrobiony, to byłoby coś rewelacyjnego. To byłoby naprawdę ciekawe. Wracając do Dooma 3. Doom 3 wyglądał na pierwszym Xboxie rewelacyjnie. Nie wierzyłem w to, że zostanie przeportowany, bo to był naprawdę Doom 3. Trzeba było mieć w okresie roku po premierze, trzeba było mieć naprawdę mocarnego peceta, aby w to pograć. Tutaj nie było najmniej problemu. GeForce 3 trzeba było mieć. Co najmniej, jak nie więcej. Dużo ramy i generalnie mocny sprzęt. Ja polecam. Ryszardzie, proszę. Miejsce szóste. To już chyba wszystkie tytuły powinienem mieć. Tutaj w wydaniu dziwnym, nie pamiętam go, miałem też normalne Fable. Fable. Klasyczny tytuł od Lionheada i Petera Moline, kiedy Peter Moline był na szczycie świata i opowiadał
o swoich kolejnych tytułach i Fable miał być grą RPG, która po prostu powali wszystkich na kolana. To miała być pełna symulacja świata. Mogliśmy według opowieści Petera Moliné na przykład wziąć, zasadzić jakieś drzewo, by po kilku latach przejść i zobaczyć, że to drzewo wyrosło, co okazało się nie być prawdą. Natomiast gra była moim zdaniem, mam do niej ogromny sentyment, bo była bardzo fajna fabuła, był bardzo dobry system walki, magii i interfejsu, był bardzo przemyślany. Wszystko to okraszone takim typowym brytyjskim humorem. Jeśli ktoś lubi opowieści Lewisa Carrolla o Alicji po drugiej stronie lustra oraz w Krainie Czarów, to coś z tego tam jest. Jeśli ktoś lubi odrobinę Monty Pythona, to coś tam jest. Na przykład zagadki wielkich takich, jakby to powiedzieć, wrót, ożywione wrota, czy twarze przypominające wrota, które zadawały nam rozmaite zagadki, często dość surrealistyczne. Znakomita grafika, jak na tamte czasy. Oraz była to gra, która miała, uważajcie sobie, opcję wieloosobową. Znaczy nie do końca. Miała opcję Xbox Live. I to był rok 2004. Chyba 2004. I ja wtedy byłem bardzo zaintrygowany Xbox Live'em, kupiłem Xbox Live'a, mimo że w Polsce w zasadzie nie było żadnej infrastruktury ku temu. I Fable tak działał w sieci, że po prostu pokazywał, iż ktoś inny znajomy gra też w sieci. To była funkcjonalność sieciowa Fable. Ale cóż, ta gra jest bardzo bliska memu sercu. Ogólnie całą serię bardzo lubię. Nie mogę się doczekać na kolejną grę, która, mam nadzieję, już teraz na E3 zostanie pokazana bliżej. I cóż, teraz miejsce piąte twoje. Splinter Cell. Splinter Cell. Proszę. Jak już Ryszard powiedział, gra, która wyglądała rewelacyjnie, była to jedna z pierwszych gier, która mogła stać szranki z MGS-em, jak najbardziej. No graficznie to zjadała MGS. Oczywiście, że zjadała, ale powiedzmy pod kątem rozgrywki, tak, rozwiązań chowanych. Skradankowy. Tak, jak najbardziej. Dynamiczne oświetlenie. No wiesz co, jeśli chodzi o rozwiązania skradankowe, to tutaj tak. Ja najbardziej lubię cały czas jedną z moich ulubionych serii, czyli Thief, ale... Ale miało być o Splinter Cellu. Ta gra pokazała, że Xbox ma siłę. Takich technikali bardzo ważnych, ta gra została przeniesiona prawie że 1:1 z wersji z peceta, tak, z mocnych pecetów. Wersja na PlayStation 2 była mocno pocięta. Bardzo mocno pocięta. Miała wielu efektów światła i cieni. Były etapy pokrojone na mniejsze kawałki, bo się nie mieściły w pamięci. Tak jest, więc ja polecam, warto zagrać. Co i tyle. Ryszard wszystko w sumie wcześniej powiedział. Zresztą to chyba moja gra jest też swoją drogą. Tak, miejsce piąte, tak? Tak. Miejsce piąte u mnie. Gra, o której też wiele razy mówiłem. Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, czyli Zew Cthulhu, Mroczne Zakątki Świata. Moim zdaniem do tej pory najlepsza gra osadzona w mitologii Cthulhu. Absolutnie mistrzostwo, jeśli chodzi o prowadzenie akcji i atmosferę zagrożenia. Przez pierwszą połowę gry w ogóle jesteśmy śledczym, który musi rozwiązać zagadkę w mieście Innsmouth, a później dzieją się rzeczy niesamowite. Kapitalny tytuł, polecam każdemu i chciałbym, żeby pojawiło się jakieś wznowienie tej gry. Zresztą mam do niej też taki stosunek osobisty, bo tłumaczyłem ją w wersji pecetowej, więc jeśli gracie w wersji pecetowej, to z moim tłumaczeniem. Zew Cthulhu. Kapitalna gra. Andrzeju. Miejsce? Czwarte już te. Już czwarte? No chyba tak, poczekaj, niech policzę. Zaraz zobaczymy. Raz, niespodzianka. Dwa, trzy, pięć. Tak. Już czwarte? MGS drugi. U ciebie czwarte? Tak, czwarte. Tak. MGS drugi, ja zacząłem. Tak, ty zacząłeś. Co ja będę mówił? Świetna gra. Przed chwilą mówiłeś, że Splinter jest lepszy. Nie, Splinter jest bardzo dobrym grą. Nie powiedziałem, że jest lepszą. Nie powiedziałem, że ja lubię kojimizmy. Mi się one podobają. Ja też lubię kojimizmy. Początek gry rewelacyjny. Trochę nas twórca oszukał. Tak, jakie to było oszukaństwo, jak nagle... Nie zdradzimy tajemnicy, ta gra ma 20 lat. Tak, tak. Że w pewnym momencie zaczynamy grać Snake'iem, a później się okazuje, że to była zmyłka. O, tyle powiem. Aczkolwiek jest Snake bliski, nie jest bardzo ważny. Z technikali. Bo o tej grze już tyle razy mówiliśmy. Ryszard kiedyś zrobił już to angielski dla graczy. Tak, o całej serii. Tak jest.
tutaj Kojima położył dużą siłę na takie małe detale. Na przykład, nie wiem, czy o tym, Ryszardzie, widziałeś, czy zwróciłeś kiedyś uwagę, na przykład lód, który się roztapiał w szklance. Tak. To były naprawdę takie małe, malutkie detale, takie. Ale bardzo się do tego przykładał. Plus całkiem ciekawa historia, mimo różnych zawirowań w tej historii, warto w nią zagrać i jest bardzo ważną częścią całej sagi o różnorakich wężach. Oczywiście, oczywiście. Tak jest. Ja polecam osobiście. Dobrze. Miejsce czwarte. Oddworld Stranger's Wrath. O mój Boże, jak ja tę grę uwielbiam. Mam ją w kilku wersjach. To była pierwsza, w którą zagrałem, bo pierwotnie ta gra ukazała się tylko na Xboxie i niestety firma Electronic Arts, która ją wydała, położyła całkowicie marketing i gra ta została przeszła niezauważona niestety, a jest to jeden z najlepszych tytułów na Xboxa i w ogóle jedna z najlepszych gier tamtej generacji i w ogóle, jako że jestem wielkim fanem całego uniwersum Oddworld, to uważam Gniew Nieznajomego za chyba w ogóle najlepszą grę z całej tej serii. Kapitalny tytuł ze świetną fabułą, bardzo pięknie zrealizowanymi sekwencjami, też takimi filmowymi, doskonałą mechaniką, gdzie musimy polować na amunicję, bo amunicją są żywe stworzenia i tymi żywymi stworzeniami strzelamy w przeciwników, bo jesteśmy takim, można powiedzieć, łowcą nagród, który otrzymuje zlecenia na rozmaitych bandytów w takim świecie stylizowanym na Dziki Zachód, ale jest to dziwny świat, więc i ci bandyci są dość dziwni, jak i nasz bohater. Nie chcę zdradzać tutaj tajemnicy tegoż bohatera, bo jest bardzo ciekawa i warto samemu tę tajemnicę rozwiązać. Gra niedawno wyszła w wersji na Switcha też, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście w nią zagrali. Jest też na iOS-a, jest na Androida, jest na duże konsole. Zagrajcie koniecznie. Cudowna gra. Miejsce trzecie. Trzecie. Już trójka. Jednej gry mi zabrakło w tym. Szukam, patrzę i mi gdzieś wleciała z głowy, a nie mam zapisków akurat growy. Ale muszę wam pokazać. No, dlaczego nie? Nie, nie, proszę cię, bardzo. To jest gra dla mnie ważna z jednego powodu. Kupiłem ją za dychę. To trzeba powiedzieć o tym. Andrzej kupił ją na targu za 10 zł. Tak jest. To ja powiem tak. Ja też mam Shenmue. Też mam Shenmue i kupiłem ją za jakieś 300 zł. Tak, i jeszcze masz się w pokaż mi sekundkę wydanie, okładkę. Proszę, ty masz ją z wydaniem francuskim? Nie. Nie, ja mam angielskie. Ja niestety mam okładkę w języku niemieckim, co mi się nie do końca podoba. Aczkolwiek gra jest w języku angielskim, co jest fajne. Dzięki temu, że konsolę mam zmodyfikowaną, a gra chciałem sprawdzić, czy na pewno działa. No to ja sobie rzuciłem na dysk. Rzuciła się bez problemu. Dodatkowo mamy w komplecie jeszcze płytę DVD z streszczeniem pierwszej gry. Niestety gra numer jeden, czyli Shenmue, nie wyszło na pierwszego Xboxa. Szkoda, mogłoby wyjść. To w zasadzie nie jest streszczenie, tylko zapis filmowy całej gry. No tak, ale generalnie mamy tam całą fabułę jedynki. Tak jest. Bardzo ja fajny polecam. Zabieg. No nie, Shenmue znakomita gra. U mnie się nie zmieściła w dziesiątce, ale bardzo ją lubię. Zresztą teraz możecie ją też zagrać, bo wyszła na wszystkie duże platformy tak. Przy okazji wydania Shenmue trzeciego. Miejsce trzecie moje, tak? Twoje, moje, proszę. Moje dawaj, trzecie dawaj. Miejsce. Jedna z moich ulubionych gier w ogóle w historii. W zasadzie powinna być wyżej, ale te dwie gry, które są wyżej na miejscu pierwszym i drugim nie pozostawiły szans. Nie mogłem Conquera, bo o tej grze mówię, Conquer Live and Reloaded postawić jeszcze wyżej na podium, ale jest to gra absolutnie cudowna. Genialna platformówka od firmy Rare. Tutaj to jest reedycja gry, która wyszła na Nintendo 64. I od razu mówię, kiedyś robiłem zestawienie gier na Nintendo 64. Dla mnie Conquer to jest najlepsza gra, jaka wyszła na Nintendo 64. Absolutnie przecudowna, przewspaniała gra platformowa, okraszona wyjątkowo dla mnie śmiesznym humorem. Czasami dość wulgarnym, można powiedzieć, ale bez przesady. To nie jest poziom jakiś Rynsztoka. Natomiast jest też dużo żartów z popkultury, dużo nawiązań do filmów. Ta wersja dodatkowo ma fajny tryb wieloosobowy i jest naprawdę, jeśli chodzi o grafikę,
podrasowana w ogromnym stopniu w porównaniu do wersji na Nintendo 64. Absolutny klasyk. Jeśli Conquera nie znacie, to koniecznie musicie poznać, bo tutaj galeria postaci też drugoplanowych, jak na przykład tak, śmierć chodząca za naszym bohaterem, jak na przykład wiecznie pijany strach na wróble, jak na przykład król lew, który jest, no nie chcę zdradzać za bardzo, szaleni naukowcy, królowa pszczoła, niezła gromadka, obcy i żarty z Matrixa, żarty z Predatora, żarty z innych klasycznych filmów. Mistrzostwo świata. Conquer, Live and Reloaded, cudowna gra, polecam każdemu. Andrzej, miejsce drugie twoje. No właśnie masz tam tutaj, pod Oddworldem. Call of Cthulhu. A, Call of Cthulhu. Tak. Bardzo. Tak? A dlaczego nie? To jest bardzo dobra gra. Jak Ryszard powiedział, że to jest jedna, według mnie jedna z najlepszych gier na podstawie prozy Lovecrafta. Czy najlepsza? Moim zdaniem tak. Ja bym troszkę bardziej szedł w stronę Alone in the Dark, ale to powiedzmy, że to już mroczne czasy. Alone in the Dark to nie jest gra, to jest inspirowana Lovecraftem, ale... A to jest jeden do jednego, jakby tak. prawie... Znaczy to wszystko jest związane z Lovecraftem, tak, jakby oczywiście. Nie patrzeć. To jest po prostu książka przeniesiona do gry. Tak. Świetna grafika. Aha, i to jest fajna rzecz, jedna, jeżeli chodzi o tą grę. Jak na Xboxie oczywiście używamy kontrolera. Wersja na PC-ta nie obsługuje kontrolera. Nie wiem dlaczego. Do dzisiaj nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić dlaczego. To prawda. I wersja niestety, wersja PC-towa ma polską lokalizację, wersja konsolowa niestety lokalizacji nie ma. No nie ma. To są takie dziwne rzeczy. Bo ostatnio chciałem sobie tą grę odświeżyć, niestety nie posiadam jej jeszcze w swojej kolekcji. I wiecie, i... Kupiłem sobie ją na Steamie za jakieś śmieszne pieniążki. Tak. 11 zł bodajże kosztowała ta gra. Nieoficjalna łatka spolszczająca, bo niestety wersja Steamowa jest po angielsku. Działa, pad nie działa. Jednak wrócę do wersji na Xbox. A powiedzmy, że znając prozę Lovecrafta, to nie jest jakaś turbo trudna historia, aczkolwiek jest ciekawostka. Moim zdaniem tutaj jest, historia jest wyjątkowo interesująca, bo mamy do czynienia z amnezją głównego bohatera, z takim paktem, który nawiązuje na początku gry, ale dopiero pod koniec się ten pakt ujawnia. Nie, tu jest dużo ciekawych rzeczy. Ale tak czy jak warto zagrać. Moje miejsce drugie, Ryszardzie, twoje miejsce. U mnie miejsce drugie to jest wspomniany wcześniej KOTOR, Star Wars Knights of the Old Republic. I uwaga! Stop. Patrzcie tutaj, co tu się dzieje. To jest... Specjalna wersja. To jest jedyna taka wersja gry na całym świecie, ponieważ jest to gra, którą otrzymałem od przyjaciół z BioWare'u z dedykacją dla mnie. Są podpisy wszystkich, znaczy nie wszystkich, wszystkich nie, ale najważniejszych twórców gry. Dostałem ją, kiedy zaczęliśmy pracę nad Wiedźminem pierwszym i pamiętam, jak zatargałem tego Xboxa do studia, do CD Projektu i pokazywałem szefostwu stało z Knights of the Old Republic i mówili, no w zasadzie to Wiedźmin będzie lepszy, nie? No i w sumie wyszło naprawdę bardzo dobrze, jak na pierwszą grę. No a ten KOTOR to jest gra, która powinna doczekać się jakiejś odświeżonej wersji. Rewelacyjna fabuła. Co tu się w tej grze dzieje? Nie chcę nic mówić. Każdy też powinien zagrać i doświadczyć jednego z najlepszych zwrotów akcji w historii gier, i w ogóle w historii fabuł, jakie znam. Kapitalna sytuacja. Nie jest to może gra powalająca pod względem graficznym, natomiast, jak już wspomniałem, mechanika, atmosfera, muzyka, świetnie nakreślone postacie, fabuła, wszystko to sprawia, że pierwszy KOTOR to absolutny klasyk. No i wyszedł początkowo tylko na Xboxa. Później oczywiście został przeniesiony na wszelkie możliwe platformy. Andrzeju, pierwsze miejsce twoje. Silent Hill 4. Co? Tak, bardzo mi się ta gra podobała. Okej, dobrze. Dlaczego czwarta część? Bo mam ją tylko na Xboxie. Więc w nią grałem naprawdę dużo. No proszę, ją chyba z Katarzyną, bo generalnie we dwoje w tą grę graliśmy. Dwa razy bodajże, jak będziemy mieli. Okej. Silne nawiązanie do części drugiej są, jak najbardziej. Delikatne, takie fajne, czuć ten klimat. Ciągła niewiadoma związana z tym pokojem naszym. Proszę bardzo, Silent Hill drugi. Chciałbym powiedzieć coś, że dlaczego ty masz tą grę, dlaczego ja jej nie mam, ale tak, w czwórkę warto zagrać. Jakbym miał dwójkę, to bym powiedział, że dwójka jest moją najbardziej ulubioną częścią serii. Na Xboxie mam niestety tylko część czwartą. Już to chyba wyszła tylko druga i czwarta. Wydaje mi się, że trzecia nie wyszła. Trzecia wyszła. No właśnie, muszę uzupełnić swoją kolekcję. Wyszła.
kolekcję. Ja polecam, jest to inna gra od większości Silent Hillów. Z jednej strony zwiastująca mocne zmiany w serii, z drugiej strony nie dla wszystkich, bo bywa nieprzystępna przez zupełnie inne podanie rozgrywki i takie troszkę odejście od tej konwencji oryginalnej trylogii. Okej. Dla mnie nie grałem, pierwsze. Nie grałeś w czwórkę? A zagraj Warton. Warto to nadrobić. Ja jest wiem. Gra inna od wielu, wielu. Dobrze, ja uwaga, teraz powiem coś, co będzie bluźnierstwem. Nie grałem w Silent Hill 2. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem. Część druga jest najlepszą częścią z wszystkich części Silent Hill i jest najbardziej dojrzała i najbardziej... Skończyłem jedynkę za to. No, to tyle dobrego. A ile razy? Raz. A, widzisz, ja chyba 7, bo są różne zakończenia. Dobrze. Proszę. Moje miejsce pierwsze. Najlepsza gra na Xboxa. Jedna z najlepszych gier w historii. Jedna z moich ulubionych gier w historii. Psychonauci. Psychonauts. Dostępna jest teraz w Game Passie, więc jeśli macie Xboxa Series S lub X lub Xboxa One i macie Game Passa, to możecie Psychonautów zagrać i zróbcie to. To jest fenomenalna gra. To jest gra, która ma wszystko doskonałe praktycznie. Może za wyjątkiem ostatniego etapu, dość trudnego w porównaniu do reszty zabawy, natomiast pomysły na rozgrywkę, zróżnicowanie etapów, to jak kapitalnie jest ta gra zagrana też pod względem aktorskim, to jak nieprawdopodobna jest fabuła, to jak kapitalne są zagadki, chociaż nie ma ich wiele, bo to jest gra, powiedzmy sobie szczerze, gra platformowa z elementami gry przygodowej, ale atmosfera, surrealizm, humor, główny bohater i cała plejada doskonale nakreślonych postaci drugoplanowych sprawia, że to jest coś wspaniałego. Absolutnie wspaniały. Tu nie mogę się doczekać na Psychonautów drugich. W tym roku mają wyjść i od razu wiem, że to będzie dla mnie gra roku. Więc dla mnie Psychonauci, gdybym miał postawić ołtarzyk dla jakiejś gry, to Psychonauci byliby na bardzo reprezentacyjnym miejscu tego ołtarzyka. Kapitalna, cudowna, wspaniała gra. Ale wyszła też na PlayStation 2, z tym, że wersja na Xboxa jest lepsza. No i cóż, moi drodzy, to była nasza dziesiątka, znaczy nasze dziesiątki i pierwsze wspomnienia o Xboxie. Wspomnień będzie więcej w dogrywce, natomiast teraz zakończamy główną część audycji, która pojawi się w Rock Service FM. Dziękujemy bardzo za to, że byliście z nami przez tę godzinkę i zapraszamy na dogrywkę już za 2 godzinki przysłowiowe, a na koniec dla słuchaczy Rock Service FM będzie tradycyjnie znakomity utwór muzyczny, więc trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć! 2 hours later. Witamy po dosłownie 2-godzinnej przerwie w części technicznej. Widzów zapraszamy do obejrzenia, osoby, które słuchają nas na Spotify, do wysłuchania, jeżeli chcecie oczywiście się zaznajomić z tym sprzętem, bo tutaj raczej będziemy dużo pokazywać rzeczy i różne jakieś przebitki wrzucać, więc zapraszam do wersji wideo. Okej, okay. Ale, przepraszam, będziemy starali się oczywiście jak najbardziej kwieciście opisać także to, co jest przed nami, a teraz przed nami są 2 egzemplarze konsol. Jeden jest Andrzeja, zdezelowany, bo Andrzej nie dba o swoje rzeczy. Jeden w pełni chwały, jeszcze nawet nie zadrapany, jakby wyszedł z fabryki w zasadzie. Ale taki zakurzony troszeczkę. No zakurzony, bo nie jest używany niestety. Ale jest plan przywrócić, bo Xbox to jest świetna maszyna do czego? Do emulacji na przykład. Nie tylko. Do czego jeszcze, Andrzej, jest to świetna maszyna? Jak wam się pogniecą jakieś dokumenty, można postawić, bo jest dosyć ciężka. To też jest znakomitym przyciskiem do papieru. A czy tragicznym do robienia czegoś, co się robiło w latach 90, czyli modułowych sprzętów RTV? To prawda, bo jest taka konstrukcja wypukła też. Ale jest to znakomite centrum multimedialnej rozrywki i wiele osób wykorzystywało konsolę Xbox właśnie w tym celu, ale zaraz Andrzej powie o wszystkich wersjach konsoli, powie, kiedy była premiera, co tam było w środku, jak to działało i dlaczego tak dobrze i czemu się to w zasadzie nie psuło i tylko nawet czemu na mrozie. Tylko czemu tak krótko, bo to była konsola, którą Microsoft ubił po ilu latach? A wiesz, że nie mam zapisu? Jak się tylko pojawił Xbox 360, czyli, po prostu bach, koniec. Czyli w 2005 roku pojawił się na przełomie listopada i grudnia Xbox 360 i w zasadzie konsola po 4 latach przestała żyć. Żyć. 2 lata dłużej niż Dreamcast. Jeszcze przez
parę miesięcy wychodziły gry takie jak FIFA chyba. Końcówka, ale w zasadzie to była chyba najszybciej ucięta konsola oprócz Dreamcasta, jaką kojarzę. Z tym, że w przeciwieństwie do Dreamcasta Xbox odniósł sukces, tak? A my denerwujemy się, bo po 30 latach Sony chce wyłączyć serwery. No nie, nie po 30, no nie. No po 30 nie, ale jednak, wiesz, taka chucpa o serwery. A to Microsoft po prostu wziął, bo zamknął. To, wiesz, to był świat nośników fizycznych jeszcze, tak? To był inny świat. To był inny świat. Zupełnie. To był zupełnie inny świat i nośnik fizyczny rządził. Wtedy nie było pobieranych łatek. Xbox Live pojawił się w 2004 roku, albo już trzeci. Już ci mówię, Ryszardzie. Andrzeju, 2003. Już ci mówię. Ja pamiętam... Proszę pana. Pod koniec 2003? Gdzie? 15 listopada 2002. O mój Boże. Według tego jestem strasznie... No to ja miałem od 2004 roku Xbox Live'a, czyli mam Xbox Live'a z tym samym nickiem od 17 lat. Tylko przemigrowany chyba już miejscami, bo wcześniej tylko Wielka Brytania w tej chwili. Tak, ja zarejestrowałem się na Bed and Breakfast, w którym mieszkałem, kiedy byłem w Irlandii. I tam byłem zarejestrowany, bo zresztą chyba opowiadaliśmy o tym przy okazji Xboxa 360. Przez długi czas były bardzo duże problemy, jeśli ktoś chciał korzystać z Xbox Live'a w Polsce, bo nie było oficjalnego wsparcia. Na całe szczęście bardzo taka zawzięta i dziarska grupa miłośników konsoli Microsoftu wzięła sprawę w swoje ręce i była taka petycja Polski Live, która zadziałała. I też się w niej zgłosiłem, jak najbardziej. No, i mamy już od wielu lat polskiego Xbox Live'a. I bardzo dobrze. Dobra, tak. Andrzeju. Od czego się wziął w ogóle Xbox? No właśnie, to skąd ta nazwa? A to nazwa, ja już o technologii tutaj dawaj, bardziej. Dawaj. Z czego znamy Microsoft? Zamiast tego, że mieliśmy potężnie bogatego Billa Gatesa, dosyć... Nadal jest bardzo potężny. Potężnie bogaty, tak. I potężnie bogaty i potężny też. No. To jest jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Tak jest. Przez wiele lat był jednym z był chyba najbogatszym człowiekiem. Przez wiele lat. A na pewno w czasach świetności Windowsa XP to chyba wtedy mi się wydaje, że najbardziej, chyba był najbogatszym. Ale mniejsza o to, nie chodzi tutaj o pieniążki teraz pana Bill Gatesa, aczkolwiek one mają duże znaczenie. Ze względu na... Mieliśmy przygodę Microsoftu z Windowsem CE w Dreamcastie. Tak. Mieliśmy Windows 9.8, no wcześniej oczywiście 9.5, ale o tym to już nie musimy mówić. Mieliśmy technologię taką, jak się nazywa DirectX, tak, jest bardzo ważną technologią. To jest technologia, jakbyście drodzy widzowie nie wiedzieli i słuchacze, to jest technologia, która pozwalała się komunikować aplikacjom multimedialnym, w tym głównie grom, ale nie tylko, komunikować się bezpośrednio ze sprzętem. Czyli taka warstwa pośrednicząca między aplikacją a sprzętem, tak zwane API. Mieliśmy oczywiście podzielone na różne elementy, takie jak grafika 2D, 3D, dźwięk i wiele, wiele innych technologii, technologie wejścia-wyjścia, czyli kontrolery różne rakie i tego typu sprawy. No i właśnie, mamy tutaj sobie Microsoft, mamy tą dywizję Microsoftu oprogramowania bardzo mocną, mamy DirectX-a, który stał się standardem branżowym, ze względu na to, że mieliśmy DirectX-a, mieliśmy jeszcze OpenGL-a i przez wiele lat nic więcej nie było. Jeszcze Glide był. Glide, ale Glide się pojawił później przy okazji 3DFX-ów się tak jest, pojawił. Później Nvidia kupiła 3DFX-a i ubiła Glide'a. Więc to powiedzmy, że ta API już wychodziło wtedy do... To już był czas, kiedy ono już było w wycofaniu. A teraz mamy troszkę więcej. Bo... A teraz mamy Vulkana i wiele, wiele innych API graficznych, ale... Metal przy okazji Maców jest... Tak, Metal, mamy właśnie tego Vulkana, mamy API własnościowe Sony, które służy do obsługi grafiki w PlayStation 4 i 5. No i właśnie ten DirectX, który do dzisiaj jest używany i dzisiaj jest standardem branżowym, jeżeli mówimy o Xboxie i o Windowsach. No i PC-tach oczywiście, wiadomo. Ale mieliśmy bardzo właśnie mocną tą dywizję. Kilka sukcesów związanych z studiem Microsoftu, bo Microsoft też tworzył gry na PC-ta. Tak. Flight Simulator na przykład. Age of Empires. Tak jest. DirectX też był ważny, ponieważ on przekreślił, on odepchał od siebie troszkę tego starego już DOS-a. Te gry, przechodząc na Windowsa, zyskały dużo ładniejszą grafikę, dużo wyższe rozdzielczości, no i tą prezencję taką nowocześniejszą. I co w związku z tym? Mieliśmy tą dywizję programową bardzo mocną. Mieliśmy ultra bogatego Microsoftu, czyli pana Billa Gatesa, który po prostu miał kasy jak lodu, zresztą dzisiaj mają masę forsy, co by tutaj nie ukrywać. Więc dla nich podjęcie jakiegokolwiek ryzyka
jeżeli mówimy tutaj o finansach, nie było czymś, co mogłoby ich mocno zachwiać, aczkolwiek nie wszystkim firmie Microsoft się podobał projekt Xboxa, ze względu na to, że pochłaniał bardzo dużo pieniążków. Ale Microsoft, jak już wspominaliśmy, miał już taką przygodę z graniem konsolowym, ponieważ był Dreamcast i Windows CE na niego. W kilku materiałach była informacja o tym, że Microsoft miał chrapkę na firmy technologiczne. Jak Ryszard na początku wspominał, nie dogadał się z Segą, jeżeli chodzi o dalsze losy następcy Dreamcasta, w tym kierunku akurat. Zapukał kiedyś do Nintendo, chciał kupić Nintendo, ale Nintendo powiedział, że niestety to jest firma, która jest dobra w Windowsie, w Officie, ale niekoniecznie ma jakieś pojęcie większe o tym rynku growym, który jest dosyć, powiedzmy, że specyficzny i przez to, że jest rozbity na kilka różnych obszarów, nie każdy obszar działa tak samo i podobnie ze sobą egzystuje. Zresztą bardzo mocno widać to po Japonii i na przykład Stanach Zjednoczonych, czy już w ogóle zapomnijmy o Stanach, a przeskoczymy między Japonią a Europą. Ta granica jest dosyć widoczna, zarówno w grach, jak i postrzeganiu tego świata. No właśnie, ale grupa DirectX się mocno zawzięła, poszła do pana Billa Gatesa i wydrapała pieniążki i zaczęli tworzyć coś. Coś, co miało początkowo być Xboxem, czyli konsolą bazującą na technologii DirectX. W międzyczasie inny oddział Microsoftu tworzył nowego Windowsa, Windowsa 2000, który bazował na technologii NT. Wcześniej oczywiście był Windows czy NT, czy na przykład 4.0. I dzięki temu powstało coś, co było w założeniu systemu operacyjnym bazującym na właśnie Windowsie NT, czyli Windowsie 2000, z całą technologią multimedialną Microsoft, czyli właśnie z technologią DirectX. Dodatkowo bardzo silnie Microsoft współpracował z Nvidią, dzięki czemu powstał układ graficzny do tej konsoli. Układ graficzny, który bazował częściowo, był tak troszkę GeForce'em trzecim, a troszkę technologiami z GeForce'a czwartego, oraz miał dodatkowo jeszcze układ multimedialny most południowy, czyli układ, który miał w sobie układ dźwiękowy, urządzenia wejścia, porty USB i był drugim ważnym układem właśnie i też ważnym pod kątem późniejszym, czyli pod kątem, że została złamana konsola. Niestety przez to podatność tego układu udało się ją złamać. Bardzo szybko. Tak jest. No i powstał nam Xbox. Bardzo, bardzo ważną rzeczą, która się pojawiła w internecie, nawet może nie wtedy, w internecie również, ale też w różnych gazetach, zaraz wam powiem, tylko sobie wrzucę sobie tutaj notatki. Tak. Pojawiła się zapowiedź Xboxa na 10 marca 2000 roku podczas GDC. Pojawił się pan Bill Gates z taką piękną, aluminiową konstrukcją z takim wielkim X-em, bardzo ciężką swoją drogą, która była powiedzmy, że prototypem Xboxa. Co ciekawe, informacje są w internecie zawarte odnośnie ceny tego urządzenia. Kosztował on Microsoft 18 tysięcy dolarów. Ale słuchajcie, to był prototyp, a po drugie trzeba było się pokazać. Kto bogatemu zabrał. Tak jest. No i mamy takiego właśnie Billa Gatesa, który z jednej strony jest kojarzony bardziej z takim biznesową stroną Microsoftu i takim, jakby to powiedzieć, takim, chciałem powiedzieć, że nerdozą taką troszkę, no ale powiedzmy, że takim Microsoft zawsze był taką... Jest podkradanie pomysłów. Tak, ale był kojarzony z taką firmą technologiczną, która jest, nie jest fajna, nie jest cool, o, tak to nazwijmy, nie jest cool, to jest takie dobre określenie. A taką właśnie bardziej taką spokojną, taką z takim, jest takim... Czy spokojną, tam marketing Microsoftu był bardzo agresywny. Był, ale ona była właśnie... I Microsoft przez wiele lat słynął z tego, że jest firmą, która podkrada pomysły innych. A to też swoją drogą, to i tak. I DOS był podkradziony, Windows był podkradziony i w zasadzie... A czego się nie dało podkraść, to mu wystarczyło to kupić. Tak, więc... Microsoft nie był ogólnie kochaną firmą. Nie, w tamtym okresie nie był kochaną. Znaczy nie wiem, czy nadal, czy teraz jest kochany... Jest lepiej. Jest lepiej i w dużej mierze też dzięki Xboxom jest postrzegany nie tylko jako zimna firma robiąca kolejne systemy Windows oraz kolejne Office'y, ale także jako twórca gier i główny konkurent Sony. Zresztą ten wizerunek przez wiele lat są bardzo mocno ocieplone, ale... Już o prototypie parę słów. Zresztą Ryszard miał dostęp do samej wersji deweloperskiej konsoli. Wyglądała jak PC po prostu. Tak jest i troszkę była PC. Zresztą sam Xbox
był PC-tem, tak troszkę, ponieważ ta architektura była bardzo, bo nie powiedzieliśmy o procesorze. Procesor to była zmodyfikowany Pentium 3, troszkę Celeron, troszkę Pentium 3, czyli technologia dobrze znana wszystkim programistom, technologia x86, czyli po prostu PC. Co by tu nie mówić. I mówiło się często o Xboxie, że to jest po prostu... Ja nazwałem go X-klocek i tak też dosyć często była nazwa, ze względu na to, że dosyć konstrukcja jest duża. To nie jest mała kieszonkowa konsola. Nie, jest duży i ciężki. Tak jest. Porównując do smukłego i ultramobilnego GameCube'a, jest to po prostu kloc. Ale moim zdaniem projekt jest całkiem niezły. Te X wytłoczony z przodu. To jest dostojny sprzęt. I ma dodatkowo, czego nie miał PlayStation 2, miał 4 wyjścia na kontrolery, podobnie jak GameCube. Czyli generalnie w szóstej generacji konsol tylko PlayStation 2 fabrycznie nie miało wejścia na 4 kontrolery. Dreamcast miał, GameCube miał i Xbox miał. PlayStation 2 nie miało, PlayStation 2 wyłamało. No i teraz tak, premiera, jeżeli chodzi o Amerykę Północną, 15 listopada 2001 roku. Cena. $299 na starcie. Była to cena dobra, bardzo aczkolwiek dobra. Od razu mówiło się o tym i Microsoft, nie wiem czy jakoś to nie zdążyli ukryć, na każdej konsoli był $125 do tyłu. Sporo. Czyli i to od kosztów produkcji sprzętu. Czyli koszt produkcji sprzętu, załóżmy, że to było ponad $400, musieli $125 dokładać. Kogo było wtedy stać? Microsoft było. Jak najbardziej. Oczywiście, z biegiem czasu i z biegiem rewizji, które troszkę obniżyły cenę, bo wiadomo, ta technologia jednak była tańsza w produkcji z czasem, zmniejszyła tą dysproporcję, ale jednak dokładanie do nowego sprzętu, powiedzmy, że nie do końca jest fajne, aczkolwiek Excel się zgadzał, koniec końców, więc spoko. Właśnie. Premiera w Europie. 14 marca 2000 drugiego roku, troszkę później. Japonia, 22 lutego 2002 roku. Jeżeli chodzi jeszcze o europejskie ceny, ze względu na to, że głównie Wielka Brytania. To były w funtach. Tak jest, 299 funtów. Nie mało. Nie mało, ale no, powiedzmy, że cena jeszcze w miarę sensowna. Teraz, Ryszardzie, ciekawostka. Cena europejska w euro, bo już mieliśmy euro w Europie. 479 euro. Dziwna cena, taka jakaś taka nie do końca pasująca do tych funtów, no dużo, po prostu dużo. Szybko zbita została na 399 euro. Jakoś tak, nie wiem, czy to był błąd marketingowy, wydaje mi się, że tak, jak najbardziej. Ale no taka dziwna cena była. W Polsce premiera 23 października 2004 roku, nie mam pojęcia jaka była cena, nie ma w internecie informacji. Wydaje mi się, że pewnie pod 1000 zł gdzieś mniej więcej, może 1200, coś takiego. Nie. Wydaje mi się, że ja kupiłem swoją konsolę za jakieś 900 zł. No tak, ale ty już kupiłeś ją zmodyfikowaną, więc prawdopodobnie był jakiś import z Wielkiej Brytanii albo z Niemiec. Ale powiedzmy, że około tysiaka. Cena, jeżeli mówimy o cenie oficjalnej, była no, podobna do konkurencji. Najtańszy z tego chyba wszystkiego był GameCube. Tak jest, ale on już był od początku przewidziany przez Nintendo jako taka konsola właśnie tańsza odczuwalnie od konkurencji. No i tak, technikalia, bo to jest bardzo ważne. Jak tak, już wspomniałem na początku, po kolei, Ryszardzie, nie śpiesz się tak bardzo. DVD. Ja o tym zaraz wszystkim powiem. Dobrze. Ale powiedzieliśmy, że jest to duża konsola. Jest to duża konsola. 320 na 100 na 260 mm, nie mało. Waga prawie 4 kg, nie mało. Nie jest to może jakoś straszliwie dużo, aczkolwiek konsola, powiedzmy, że do turbo zgrabnych i jako właśnie, jak powiedziałem, jako wieża RTV w domu niekoniecznie się nadawało, no chyba jako na samym szczycie, aczkolwiek postawienie czegoś na niej płaskiego mogło powodować wywrócenie się tego elementu ze względu właśnie na tę wypukłość, te tłoczenia boczne, takie przypominające troszkę grilla, czy ewentualnie elementy chłodzenia, jakiś radiator i fajne zielone logo na w samym środku. Jest to takie logo z takiego tworzywa, które trochę przypomina, nie wiem, można by to nazwać taką, co to może być, taka trochę guma, troszkę... Najważniejsze, że to nie jest piano black, nie zostawia paluchów. Śladów. Tak, tak, to jest turbo ważne, jest to matowa wersja. Oczywiście w później powstawały różne inne wersje. Na przykład, tak, bardzo tak, fajna. Tak, tak, tak. Mam tutaj już w notatkach, już Ryszard mi tu przeskakuje na notatki już na ostatnią stronę. Ja nie już wiem, co masz w notatkach. Ja już mówię o swoich wspomnieniach. Już mówię. Mieliśmy oczywiście tą podstawową wersję. Mieliśmy czarną, przeźroczystą.
Zieloną przejrzystą? Zieloną przejrzystą, mieliśmy białą, była taka gra Panzer Dragon Orta i mieliśmy bardzo dobra zresztą swoją świetna gra. Drugą gra. Świetny mariaż Segi z Microsoftem, tak. Mieliśmy ją, to była biała z takimi zdobieniami fioletowymi, bardzo ładna wersja. Teraz, może wrzucisz zdjęcia. Tak jest i bardzo droga swoją drogą w tej chwili, no mało dostępna. Mieliśmy oczywiście przejrzystą zieloną wersję, mieliśmy taką całą zieloną jak te logo, wersję limitowaną Hulka. Tak? Zresztą chyba gra Hulk chyba wyszła też. Chyba wyszła. Tak mi się wydaje. Mieliśmy przeźroczystą, natywnie przeźroczystą, taką całą przeźroczystą budowę. Aczkolwiek za dużo nie było do oglądania, ze względu na to, że konsola jest zabudowana różnorakimi blachowymi ekranami, które miały filtrować zakłócenia, więc dużo się tam nie oglądaliśmy przez te przeźroczystości, ale jednak były. No i różnorakie tam wersje, które rozróżniałem w notatkach, aczkolwiek takie mocno limitowane. Kilka wersji limitowanych, z tego co wiem, w ogóle nie doszły do sprzedaży. To były wersje dla twórców konsoli bodajże i dla i na jakieś konkretne wydarzenia. A i jeszcze była wersja Mountain Dew. Też właśnie taka zielona jak Hulk. Też znalazłem taką wersję. Dosyć ciekawa. Parametry. Jak już wspomnieliśmy, procesor bazujący na architekturze Intel Pentium 3, 733 MHz, porównanie do 200 paru z PlayStation 2. No duży skok. Aczkolwiek inny zupełnie procesor o innej architekturze. 64 MB pamięci DDR, też dużo. Taki standard do niezły. 233 MHz układ graficzny, układ NV2A bazujący na technologii właśnie GeForce 3, troszkę GeForce 4. Bardzo wydajny. Układ NPCX, tak dobrze mówię? NCPX, czyli właśnie ten mostek południowy, też również układ NVIDIA, który powiedzmy, że łączył sobie układ dźwiękowy i wejścia, wyjścia konsoli i zarządzanie różnymi takimi szynami. Dysk twardy, rzecz no bardzo właśnie ważna, rzecz rewolucyjna na swój sposób, ze względu na to, że Xbox klasyczny był pierwszą konsolą, która wprowadziła dyski twarde pod strzechy. No już dyski twarde zabudowane wewnątrz konsoli. Owszem, PlayStation 2 FAT dorobiło się w przyszłości też dysku twardego. Tak, ale wraz z network adapterem. Tak jest. Aczkolwiek Xbox był tą konsolą, która go miała wbudowanego, miała go do użytku cały czas, w trybie ciągłym. Nie trzeba było kupować kart pamięci i to było bardzo ważne. Chociaż pad miał miejsce na karty pamięci, dwa miejsca na oczywiście karty pamięci. Najbardziej. Nie mamy tych kart pamięci. Ja nie znam nikogo, kto miałby karty pamięci do Xboxa, bo stany można było zapisywać po prostu na dysku twardym, a karty pamięci przydawały się po to, żeby przenieść ewentualnie z jednej konsoli na drugą, ale nigdy nie kupiłem karty pamięci ja do Xboxa, chociaż a do PlayStation 2 miałem ich kilka, jeśli nie kilkanaście. Miałem chyba z 10. Kolejna ważna rzecz, napęd DVD. Microsoft nie wymyślał koło na nowo, użył klasycznego napędu DVD, tak zwanego DVD-ROM-u, czyli nie było żadnych dziwnych nośników typu GD-ROM, czy chociażby jakichś dziwacznych super zabezpieczeń związanych, nie wiem, z kręceniem się płyty w drugą stronę, nie wiadomo, po prostu napęd DVD-ROM. Co jest bardzo ważne, ten DVD-ROM pozwala odtwarzać filmy DVD, ale miał jedną ważną sprawę, aby odtwarzać płyty DVD nie szkodzi, niech sobie tam to jest, nikt nam za te logo niestety nie zapłacił, szkoda. Słuchajcie, żeby odtworzyć cokolwiek z filmów DVD potrzebowaliśmy niestety pilota z odbiornikiem. Zresztą tutaj chyba na froncie jest widoczny ten, tak jest tutaj na froncie widoczny ten odbiornik. Niestety bez pilota nie mogliśmy odtwarzać filmów DVD oficjalną drogą. Bardzo ważna rzecz. Oczywiście, dodatkowo kolejną rzeczą, która była ultra ważna i też była dosyć na swój sposób rewolucyjna, aczkolwiek już poprzednie konsole też to miały, wbudowany na stały port Ethernet, czyli możliwość komunikacji szerokopasmowej, już nie modem, a normalna karta sieciowa, też bardzo ważne, wbudowany zasilacz. Tak jest, super sprawa. Też ma to znaczenie, ze względu na to, że później Microsoft odszedł od tego, bo w przypadku na przykład Xboxa 360 mieliśmy napędy, zasilacze mieliśmy zewnętrzne. Ogólnie wyjścia z tyłu są trzy tylko, jest wyjście, zasilacz, dźwięki, obraz i Ethernet. Tak, nie mamy żadnych złączy serial, nie mamy żadnych złączy komunikacyjnych. Z tyłu względu na to, że postawiono na klasykę związaną z pecetową architekturą konsoli. Mamy ciężkie to. No ciężkie, ciężkie i troszkę niewygodne. Ze względu na to, że grać po sieci lokalnej mogliśmy dzięki portu Ethernet. Wystarczyło dwie konsole spiąć ze sobą i już mogliśmy grać, ewentualnie spiąć przez Switcha i mogliśmy grać w sieci lokalnej po prostu. Nie trzeba wymyślać koła przez na nowo. Przez Switcha, nie konsolę, tylko router oczywiście. Tak, oczywiście. Switcha mówimy o przełącznik Ethernet. Tak jest.
To jest to. Wyjście multi AV. Wyjście, które pozwalało oczywiście wyjście, wyrzucić z siebie sygnał. Klasyczny, taki najgorszy, czyli antenowy, nie polecam. Bardzo popularny kompozytowy, czyli zwykłe cincze. Jakaś obrazu była, jaka była, ale była. Na kineskopie aż tak strasznie to nie wyglądało, aczkolwiek rewelacji nie było. Wyjście RGB, czyli złącze z kart. Niestety takiego kabla tutaj nie posiadamy. Ze względu na to, że ani chyba Ryszard, ani ja nie używaliśmy takiego rozwiązania. Ja kompozytowego używam. Tak, wyjście S-Video przy pomocy takiego dodatkowego pudełeczka, takiego multi adaptera. I oczywiście wyjście komponent. Bardzo popularne. Komponentowe, tak. Błąd chyba z najlepszą jakością obrazu. Tak, najlepsza jakość obrazu. Co ciekawe, krok wstecz w porównaniu do Dreamcasta, nie mieliśmy wyjścia VGA. Trochę szkoda. A przy komputerze, którym Xbox był, takie wyjście wydawałoby się naturalne. Ktoś tak zaprojektował, a nie inaczej. Aczkolwiek po pewnych modyfikacjach można było ten sygnał wyciągnąć. Aczkolwiek, no tak jak mówię, no, to już były modyfikacje, o których będzie jeszcze mowa. Bardzo ważną rzeczą to jest front. Włącznik. Bardzo ważny przycisk. Przycisk wysunięcia nośnika. Też bardzo potrzebna rzecz. Oraz cztery porty, takie dosyć dziwne, aczkolwiek jak ktoś się dobrze wypatrzy, trochę znajome. Co, te USB, tak? Tak, to są porty, to są zmodyfikowane mechanicznie porty USB, które nie są portami, znaczy są portami USB, jeżeli mówimy o protokół komunikacji, aczkolwiek nie wejdzie tu zwykła wtyczka USB. I to jest bardzo ważne, jeżeli mówimy jeszcze o padzie, jakbyś Ryszardzie tutaj złapał sobie taki kabelek i go trochę pociągnął mocniej, to go odłączysz, odpada. Troszkę dalej. Tak jest. To jest bardzo fajne rozwiązanie i dosyć inteligentna rzecz, ze względu na to, że często w padach nam się psuły wtyczki, czyli gdzieś ten przewód się załamywał, w padach od Xboxa mogliśmy to wymienić. Świetna sprawa, z tym, że lepsze byłoby, gdyby to było na magnesy. Ale tutaj powiedzmy, że to było mechaniczne połączenie. Co jest też bardzo ważne? Konsola oczywiście była dostępna, jak mówiłem wcześniej, w różnych regionach, posiadała zabezpieczenie regionalne, to też jest ważne. Co my, Europejczycy, niestety mieliśmy na gorszą stronę od Amerykanów, nasze konsole nie dawały sygnału progresywnego, czyli nie mieliśmy 480p, zostało to wycięte. 480i. I, więc mieliśmy obraz z przeplotem, obraz, który delikatnie drgał i był troszkę mniej ostry, aczkolwiek po modyfikacji konsoli mogliśmy ten tryb wymusić, a przy użyciu kabla komponent niektóre gry nawet pozwalały na sygnał HD 720p albo 1080i. Więc super, na PlayStation 2 owszem, również to było, ale nie wszystkie gry to obsługiwały. Ciekawa rzecz, to też jest bardzo ważne w tych czasach. Większość telewizorów, które były jednak telewizorami kineskopowymi o proporcjach 4 na 3. Proporcje 16 na 9 dopiero wchodziły bardzo powoli. Jak ja już posiadałem Xboxa pierwszego, to już były generalnie już telewizory LCD, już szturmem zdobywały świat. Ryszard miał w tym czasie jeszcze telewizor projekcyjny, o którym kiedyś już wspominał, co było dosyć fajne. A jeżeli mówimy jeszcze o technikaliach takiej podstawowej konsoli, no to konsola była dosyć prosto zbudowana, nie było to jakieś nie wiadomo co, bo jak widzicie tutaj na obrazie, dlatego polecam wersję wideo właśnie. Ja już tutaj wezmę tą właśnie konsolę otwartą. Ta konsola jest po prostu rozkręcona i wyciągnięty jest ekran, mamy widoczny napęd i to jest coś ciekawe, to jest wersja z peceta napędu, przerobiony pecetowy napęd, tak? I mamy dysk twardy, również nieoryginalny, który był. Jakiś... Ile on miał pojemności? Oryginalny miał 8 albo 10 GB, sformatowany specjalnym systemem plików i tam był zainstalowany system operacyjny, zwany dashboardem. Czyli... No to może było znacznie większe dyski. Do 2 terabajtów. Ryszardzie, do 2 terabajtów. Ja miałem, z tego co pamiętam, chyba z 200 giga. Ja chyba 160 mam. Włożono ich może w jednym, 160. I w jednym mam 320. Bo tych Xboxów pierwszych mam chyba 2 albo 3, w tym jeszcze w retrosferze kilka leży. No i tak, konstrukcja dosyć klasyczna, aczkolwiek procesor wlutowany na stałe, pamięci wlutowane na stałe, to nie było tak jak w PC, że mogliśmy sobie te podzespoły wymieniać. Zasilacz również był elementem z boku, też taki troszkę przypominał PC-owe rozwiązania. Zresztą ta architektura przez to, że była taka mocno PC-owa, miała szalenie ważną zaletę, była prosta w programowaniu. Wygląda na to, że architektura PC-owa x86, biblioteki graficzne, biblioteki multimedialne DirectX pozwalały bardzo płynnie przenosić gry z PC-a na konsolę, dzięki czemu dostawaliśmy właśnie tak dobre porty jak właśnie Splinter Cell na przykład, które wyglądało rewelacyjnie. Port
to nie był port, ta gra powstała na, chyba na Xboxie i później została dopiero na... A już tej chwili nie pamiętam, mi się wydaje, że równolegle chyba wyszło. Wydaje mi się, że pierwsza była wersja Xboxowa, a dopiero później była wersja PC-towa. Być może, jak najbardziej, może. Ale na przykład taki Chronicles of Riddick w ogóle na PC to nie wyszedł pierwotnie chyba. Nie. On był później wyszedł dopiero na PC. Ekskluzywną grą właśnie dla pierwszego Xboxa. Tak. Ninja Gaiden. Tak, ale dzięki temu, że ta architektura była dobrze znana programistom, nie było problemu na przykład właśnie z Doomem trójką. Oczywiście, on miał swoje... Jest przycięty, jak najbardziej, ale wygląda naprawdę dobrze i warto zagrać sobie, aby zobaczyć, jak na tym pierwszym Xboxie wyglądał. Zresztą Half-Life 2 wyszedł też. Też wyszedł. Wygląda dobrze bardzo Doom 3, natomiast jeśli gramy na PC-cie, to zobaczymy, że geometria, znaczy jeśli znamy tę wersję z PC-a, to geometria na wersji Xboxowej jest troszkę zmodyfikowana i przede wszystkim są częstsze znacznie wczytywania. Tak jest. Ta gra jest bardzo tak pocięta na mniejsze sektory, które dość często się doczytują. Okej. Jeszcze parę spraw związanych z tabelkami. 24 miliony sprzedanych konsol. Nie jest to jakaś rewelacja, ale jak na pierwszy start... Ale lepiej niż Wii U. Tak jest. Lepiej niż wiele różnych innych... Lepiej niż Dreamcast. Tak jest. Lepiej niż PC Engine i te wszystkie takie starocie. Nie, to jest naprawdę... Microsoft zrobił bardzo dobry ruch wchodząc z Xboxem. No, oczywiście nie mógł wejść od razu na pierwsze miejsce, ale naprawdę zaznaczył swoją obecność i później z Xboxem 360 było łatwiej, mimo że Xbox 360, jak już wspomnieliśmy, miał początkowo straszne problemy wieku dziecięcego. No, był konstrukcją mechanicznie i elektronicznie niedopracowaną początkowo. Tak jest, ale to też przez pryzmat tej technologii, która w danym okresie była. Aczkolwiek zupełnie inna architektura, to też jest bardzo ważne. Mam nawet podzielone, Ryszardzie, tutaj w notatkach, podzielone, jak się sprzedawały gry, jak się sprzedawały konsole. Jest dość ciekawe. Dobra, bo nie wiem, co się sprzedało, znaczy będę strzelał, co się sprzedało najlepiej. Halo pierwsza, bo drugie Halo się sprzedało najlepiej. Tak, 8,5 miliona. Bardzo dobre wyniki. Czyli co trzeci użytkownik Xboxa miał Halo. Oczywiście, jak najbardziej. Drugie miejsce Halo pierwsze, 5 milionów. Miejsce trzecie Fable, 3 miliony. Mhm. Miejsce czwarte GTA Double Pack, to jest ta wersja, gdzie mam trójkę i Vice City. A nie San Andreas? Nie, Vice City. Okay. Sprawdzałem 3 razy. Okej, okay, dobra. I miejsce piąte to jest Tom Clancy Splinter Cell. Tam później oczywiście kolejne gry były. I były też gry, które na przykład wyszły tylko na Xboxa i tylko i wyłącznie na Xboxa i miały być początkiem wspaniałych serii, ale nie zdobyły uznania i teraz są zapomniane. Ja mam tutaj jedna z tych gier jest za nami. Galeon, tak? Galeon. To jest gra autora Tomb Raidera, Toby Gard. I to jest gra piracka. Piracka, piracko-baśniowa. Naprawdę świetny tytuł z bardzo ciekawym systemem sterowania postacią. Trochę przypomina, postacią się steruje trochę jak samochodem w Halo. Ale naprawdę jest to ciekawe. Fajna fabuła, romanse, walki, tajemnice, piraci. I tylko i wyłącznie na Xboxa, na letek ta gra nie jest w kompatybilności wstecznej, więc można w nią zagrać tylko i wyłącznie. Ciekawe, ile osób w Polsce ją posiada poza tobą. Ja namówiłem Archona, żeby tę grę kupił, chyba nawet zrobił z niej recenzję. Moim zdaniem to jest tytuł, który zdecydowanie warto zagrać. Naprawdę warto zagrać. Nie mówię, że to jest ósmy cud świata, nie było w mojej dziesiątce, więc jest to gra dobra, ale nie bardzo dobra. Widać tutaj ukryty potencjał, który niestety nie został zrealizowany. Gra się nie sprzedała najlepiej, mimo że była reklamowana właśnie jako od twórcy Lary Croft. Tak? Więc... No nie pykło, tak się zdarza. Chociaż ocena 92%. CV... A kto to? CVG, Gold Award. Nie znam tego wydawcy. Naprawdę, jakby ktoś szukał czegoś ezoterycznego, wręcz rzadko spotykanego, tytułu, który warto sprawdzić na Xboxie, to Galeon. Tak, jeszcze można, słuchajcie, być piratem. I nie takim, który uciekał na giełdzie przed policją. Właśnie, jeszcze a propos sprzedaży konsol samych, bo o grach już było. Aha, 997 gier wyszło oficjalnie. Czyli powiedzmy sobie szczerze, jest to coś, jak człowiek się uprze i ma dużo czasu, dużo miejsca i dużo pieniędzy, to jest
kolekcja, którą można skompletować. Jak najbardziej. Bo nie ma za dużo gier, które wyszły na przykład tylko w Japonii. No nie. Bo w Japonii kiepsko było. Właśnie do tego chciałem nawiązać. Ryszardzie, USA 16 milionów sprzedanych konsol. Europa 6 milionów. Japonia 2. Tak jest, 2 tak miliony. Tak dużo. Co ciekawe, zaraz po premierze, oczywiście, a Microsoft uruchomił swoje machinę marketingową. Co się wiesz, co się lepiej sprzedawało w Japonii od Xboxa? Dreamcast pewnie. Pierwsze PlayStation, PS1 się lepiej sprzedawało. To... Więc, no, włodarze Microsoftu nie byli zbyt z tego powodu szczęśliwi, a jeszcze musieli dokładać do konsoli, to nie by... Powiedzmy, że część menedżerów Microsoftu do projektu Xbox podchodziła z dużym... dystansem. Tak, może brakiem entuzjazmu też, tak to możemy nazwać. Ale no. Były gry takie czysto japońskie, jak Panzer Dragoon wspomniany, tak, który tak, był naprawdę doskonałą wersją. Zresztą teraz został odnowiony. I dlaczego w mojej dziesiątce nie ma? No nie ma. Nie wiem. No nie ma. Okej, okay, teraz... Ale chwileczkę, bo tak? Jeszcze jest jedno terytorium, o którym nie wspomnieliśmy, czy Australia, bo w Australii też się sprzedają konsole. Tam ale to jest połączone właśnie, a 2 miliony to jest Japonia i Australia. I Oceania, tak jest. Czyli podejrzewam, że Australia 1,5, a Japonia 500 tysięcy. Nawet bym tak nie przesadzał, bo może z 200 tysięcy poszło. Ciężko powiedzieć, Japonia... Nie lubi się z Microsoftem. Do no dzisiaj jest z tym problem. Owszem, sprzedaż konsol jest jakaś. Zresztą kilkanaście gier słabo wstecz, tak staraliśmy się przewidzieć, jak Microsoft kupił Bethesda, przepraszam, Zenimax Studios. Tak Ryszard tak delikatnie próbował wróżyć, że może... Coś z Sego, jakiś mariaż większy. Może Xbox będzie wydawany pod banderą Segi w Japonii. No niestety nie pykło to. Nie, chyba, że zbliżają się targi E3. Za 2 tygodnie już E3. Ataku. I Microsoft będzie mieć wielką prezentację połączoną z Bethesdą też, więc kto wie, co się okaże. Nagły atak na Japonię. Tak jest. 6 rewizji Xboxa. 6? 6 rewizji. Naprawdę? Od 1.0 do 1.6. Żadna się nie różniła wyglądem, znaczy formą. Były różne rodzaje obudów, jak już Andrzej wspominał, przeźroczyste, nieprzeźroczyste, różne kolory, natomiast forma cały czas taka sama. Ciągła ta sama bryła. Mhm. Dlaczego się zmieniały rewizje? Z prostego powodu, walka z piractwem. Ale to o tym już za chwilę. Microsoft troszkę tutaj oczywiście rozwiązywał to różnorako. Też to było też związane z różnymi fabrykami, ze względu na to, że fabryki były rozrzucone na różne części świata. Chyba na Meksyk, Węgry, parę krajów azjatyckich. W wielu miejscach był składany Xbox. Nie pamiętam w tej chwili firmy, która go składał, chyba Flextronics, to jeden z takich większych składaczy na świecie. No i właśnie, a propos jeszcze składania Xboxa, jak już kilka razy wspominam o tym, że to jest pecetowy, pecet w obudowie konsoli, często Xbox miał takie przytyki, co, że to pecet, to nie może tak być, to co gra na peceta, przecież ja sobie mogę na pececie zagrać. No, Xbox też nie miał lekko wśród graczy, przekonanie graczy do pierwszego Xboxa. W tym okresie, gdzie Xbox był na topie, może w chwili, kiedy był równym graczem z PlayStation 2 i walczył... Nie było, nigdy nie był równym graczem z PlayStation 2. Oni mieli zawsze więcej kasy, więc... Nie, no, nigdy Xbox nawet w najmniejszym stopniu PlayStation 2 nie zagroził. Był pretendentem, był młodym, aktywnym królewiczem, który próbuje sobie przebić drogę do tronu, natomiast był jeszcze za słaby. Musiał obróć w piórka i dopiero przy 360 był w stanie Sony zagrozić i podważyć. Tak, bardzo i mocno zagroził pozycji PlayStation 3, natomiast no nie miał startu żadnego do PlayStation 2, natomiast był świetną konstrukcją jak na tamte czasy, znacznie mocniejszą niż PlayStation 2 i jednak konstrukcją, którą Microsoft wyraźnie wykorzystał do tego, tylko żeby się rozepchać na rynku i kiedy tylko 360 się pojawiła, to Xbox został obcięty. Bezlitośnie tak. Ucięty. Jak najbardziej. Może jeszcze parę słów o systemie operacyjnym. Jak wspomniałem wcześniej, bazował na technologii DirectX i technologii Enter, czyli na Windowsie 2000. Oczywiście to nie był taki Windows 2000, jak mamy na PC-tach, gdzie mieliśmy pulpit i wszystkie te elementy klikane. To był bardzo mały, zamknięty system, który mocno przypominał po prostu interfejs konsolowy. Piękny ekran startowy z taką magmą zieloną. Tak, aczkolwiek w pewnym momencie już był taki nużący troszeczkę. Ja lubiłem też ten dźwięk i
opcje tam zawarte. Można było na przykład ripować płyty muzyczne. O tym też chciałem powiedzieć. Dobra, to już przepraszam, to już mów. Tak, jak Ryszard powiedział właśnie, można było ripować płyty, można było odtwarzać filmy DVD, aczkolwiek potrzebny był do tego pilot, jak już o tym tak wspomniałem. Jest. Tak jest. Pilot i dongle, znaczy jak się miało przerobioną konsolę, to nie był potrzebny. Ale jak nie mieliśmy, czyli... Tak, to musieliśmy kupić tak. firmowego pilota i musieliśmy mieć też tego dongle. Ale on był w komplecie. Tak, to był zestaw. Więc i wtedy można było korzystać z tego urządzenia jako odtwarzacza DVD i ja korzystałem w ten sposób właśnie głównie też z Xboxa jako odtwarzacza DVD przez długi czas. Bardzo dobry sprzęt do tego, nawet lepszy niż PlayStation 2, które sobie czasami nie radziło do końca z płytami DVD. Nie radziło, ale też miałem do niego pilota. Też mam dziś, jakiś nieoryginalny pilot, ale mam. Teraz tak, wspomniałem jeszcze o tym, wspomnieliśmy już w pierwszej części o Xbox Live, wypadałoby powiedzieć troszkę więcej niż jedno słowo. I teraz tak. Dostęp do Xbox Live pojawił się w aktualizacji w 2002 roku. Konsola była już konsolą, która miała aktualizację online. Ten dashboard, czyli ten system operacyjny, był aktualizowany przez Microsoft. To nie były takie rewolucyjne zmiany, jak na przykład teraz są, gdzie Microsoft potrafi zmienić nam interfejs. I nie do końca to wszystkim pasuje, albo tak jak w Xboxie 360 po prostu wprowadził diametralną zmianę interfejsu. Tak, albo teraz jak w przypadku Xboxa Series S i X, wystarczy, że się odłączymy od sieci i już nie możemy grać w nasze gry. No niestety tak, ale powiedzmy, że kto teraz ma problem z internetem? Coraz mniej osób. Coraz mniej osób. Jak ci walę. Coraz mniej osób. Teraz już nie mam. Teraz, no już, właśnie, nie mam. Teraz już jest... Bajka. Teraz jest bajka, no ale przez wiele tak lat jest. Było źle. Ryszardzie, premiera usługi Xbox Live 15 listopada 2000. Ale to Stany Zjednoczone, tak? Europa, tak Europa chyba 2003 albo 2004. Tak, jest później troszeczkę. Pod koniec 2003 roku miało być 50 gier obsługujących online, co też jest bardzo ważną rzeczą. No takim standardowym tytułem było Halo 2. Tak, aczkolwiek pojawił się wcześniej jeszcze był Unreal Tournament 2, którego zresztą gdzieś ja tutaj mam. Gdzieś tu on jest, to jest akurat Unreal Championship. O tutaj, za 8 funtów kosztował używany. No i trzeba pokazać, że na pudełkach była taka informacja tutaj. Live. Tak. Live online enabled, czyli możliwa rozgrywka sieciowa i na Fable też taka, jak już mówiłem, taki napis powinien być, mimo że Fable to nie była gra. Która szczególnie pozwalała na dostęp do sieci. Ojejku, przepraszam, robaki 3D. Jak gracie w robaki 3D, ja tą grę dostałem, bo robiłem jej polską wersję. Uwaga, dygresja mała. Jak gracie w robaki 3D po polsku, to w jednej drużynie, jednym z firmowych robaków jest Ryslaw. Jest? Jest, tak. O, proszę. Tak. O! Top Spin, jedna z najlepszych gier tenisowych w ogóle, jakie powstały. I też z opcją gry sieciowej. Dużo gier sieciowych było, bo była to bardzo dobrze przeprowadzona funkcja, która po prostu działała. Tak, to jest bardzo ważne. Aczkolwiek przez to, że my byliśmy poza zasięgiem Microsoftu, nie byliśmy grupowo docelowo, mieliśmy troszkę trudniej. Tak, no trzeba było troszkę się pogimnastykować z rejestracją się. Trzeba było po prostu na inny kraj, na kraj zachodni się zarejestrować. Ale nie było takich problemów jak dzisiaj na przykład z Disney Plus, nie trzeba jakichś VPN-ów, takiej rzeczy. Nie, po prostu żadne VPN nie były tak potrzebne. Jest. Akcesoria. Co dostawaliśmy do konsoli? Przy pierwszej wersji początkowych partiach konsol, to jest 2002 rok, dostawaliśmy pada Duke'a, czyli ten duży, naprawdę duży pad. To jest kawał, no kawał padzicha. No, tak, ja mam powiedzmy ręce normalnej wielkości i ledwo obejmuję tego pada. To więc jest... powiedzmy, że jest średnio ergonomiczny, no, trzeba mieć, ale dla osób, które mają wielką łapkę, no to może spokojnie, tak. Jak teraz go trzymam, to mógłbym spokojnie grać, tylko bardzo brakuje tutaj pod palcami przycisków R1 i L1. Jak już mówiliśmy, zastępują je ten biały i czarny przycisk, więc powiedzmy, że chcecie coś zmodyfikować sobie przyciskiem
L1 i X, tak? No więc musicie zrobić coś takiego. O, tutaj. Tak, powyginać palce jednocześnie puszczając drążek, bo nie jesteście w stanie jednocześnie sterować drążek. Znaczy, nie, można. Bo... Dobra, niewygodny. Masakra. Po prostu niewygodny. Masakra. Bardzo niewygodny pad. Tak jest. Na szczęście Microsoft się zrewidował i wypuścił pada z oznaczeniem S, który był połowę mniejszy. Tam szukaliśmy przed audycją na strychu u mnie i nie znaleźliśmy. Na pewno gdzieś jest. Ja mam chyba 6. Dwa w domu, jedne, kilka w retrosferze i tak pomyślałem, a nie, nie będę go brał ze sobą, bo Ryszard ma go w domu na pewno. No nie, jest, i mam też na pewno pad Logitecha, który był bardzo podobny do S-ki, tylko był bezprzewodowy. Tak jest. Był specjalny dongiel wpinany do... No właśnie, masz go w rękach. Tak, no właśnie, trzymam. Wpinany do konsoli i było też miejsce w tym donglu na karty pamięci, z których, jak już mówiliśmy, nie korzystaliśmy w ogóle. No i tutaj był przycisk do synchronizacji pada z tym donglem. Nie wiem, gdzie pad jest. No, na pewno gdzieś na strychu leży. Natomiast Andrzej tutaj przyniósł swój pad, który... którego bardzo lubię i długo na nim grałem. I on przypomina, jest nawet jest trochę mniejszy niż SK. Tak jest, bardzo dobrze leży w dłoni i w tym padzie jest fajnie rozwiązane właśnie z tymi przyciskami L i R, czyli tym białym i czarnym, ze względu na to, że ja wciskałem tą częścią kości. No jest lepszy niż Duke, no. No tak, 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 tak. Mały, wygodny pad. Tak. Jak wspomnieliśmy wcześniej, pady miały odpinane końcówki do wpięcia do konsoli. Ten akurat nie ma, ten ma na stałe. Padów pojawiło się bardzo dużo różnorakich zamiennych. Jakość ich bywa różna. Ja pozalecam generalnie pady S, one są takie optymalne. Tak to możemy nazwać. Duke to kolekcji raczej. Ewentualnie jako rzecz miotana, bo jest jak sama konsola duża. Tutaj widać, że nikt się nie zastanawia, jak to wszystko zminiaturyzować. Widać rozmach, to trzeba przyznać. Tak, rozmach. O karcie pamięci wspomnieliśmy. Ktoś o nich słyszał, nikt nie widział. Była, nie używaliśmy. Aczkolwiek karta pamięci miała taką możliwość, że mogliśmy dzięki karcie pamięci nasz profil Xbox Live przenosić między konsolami. Fantastyczne. No, jakbyś miał dwie konsole w dwóch pokojach. Tak. Mógłbyś przenosić. To jest jedna z mniejszych konsol, którą miałem tylko w jednej sztuce, wyobraź sobie. No ja też miałem długo pierwszą sztukę. Później z czasem udało się kupić kilka tych konsol, ze względu na to, że po prostu są ultra tanie. Do dzisiaj nie są drogimi konsolami. Już od razu pójdziemy w ten temat. Xbox pierwszy to jest wydatek na dzień dzisiejszy 200 zł mniej więcej. Można było je kupić nawet i za 50-70 zł. Bardziej wypasione zestawy z większą ilością gier, większą ilością różnorakich modyfikacji, to może być tam 300-400 zł, ale nie, w dalszym ciągu nie jest to konsola rzędu 2-3 tysięcy zł, jak niektóre wersje starszych sprzętów. Oczywiście wersje limitowane w jakichś specyficznych obudowach, czy na przykład wersja, nie wiem, Mountain Dew, której ja nigdy nie widziałem na żywo, a wiem, że taka jest, to pewnie kosztuje dużo, dużo więcej. Wersje dla producentów konsoli, czyli takie niesprzedawane, to pewnie już aukcje internetowe, pewnie tysiące dolarów, to normalna rzecz zresztą swoją drogą. A sam ten prototyp, ten aluminiowy, ciężki X, jest dostępny w hali wystawowej Microsoftu. Okay. Można go obejrzeć w Redmond. Natomiast, powiedzmy sobie szczerze, warto wydać te pieniądze. No pewnie, że tak. To jest nadal doskonały sprzęt i nadal może znakomicie sprawdzać się jako centrum multimedialnej domowej rozrywki i rozgrywki, bo dostępne są rozmaite modyfikacje, o których zaraz Andrzej powie, znacznie rozbudowujące możliwości, czy też rozszerzające możliwości konsoli te firmowe, bo konsola została dosyć szybko złamana. Bardzo szybko. Ale ważne jest podłoże, dlaczego została złamana. Ale jakbyś pozwolił, że ja się tylko skończę z tym akcesoriem. Jakie jeszcze były akcesoria? Bo to były te oficjalne akcesoria, za wiele nie było. Bardzo mało było. W porównaniu do takiego Dreamcasta, gdzie mieliśmy wędki, marakasy, mikrofony, klawiatury, pistolety. I to wszystko cegi. Tak, a tutaj? No nie, tych akcesoriów za dużo nie było. Być może coś nam tutaj w internecie zabrakło, jakieś informacje, ale ja nawet nie pamiętam z okresu tamtego, żeby jakieś tych akcesoriów było dużo Microsoftowych. Raczej nie za wiele tego było. Podstawowe to, co było potrzebne do grania, było wszystko. Oczywiście firmy trzecie wyprodukowały różnorakie. No były jeszcze mikrofony i arcade-sticki. Arcade-sticki były te zestawy, nie głośno mówiąc, tylko zestawy słuchawkowe. Była taka jedna straszna dla niektórych rzecz, czyli adapter, który pozwala podłączyć pada od PlayStation 2 do Xboxa.
Ale to nieoficjalne. Oczywiście nieoficjalna, bez licencji Microsoftu jak najbardziej. VGA Box pojawił się, mimo tego, że konsola nie pozwalała z siebie wykrzeszać tego sygnału VGA, czy podłączenia do klasycznego monitora. Były adaptery, które konwertowały sygnał komponent na sygnał VGA, dzięki czemu obraz był super, ale aczkolwiek bazowo był to komponent, więc powiedzmy, że Dreamcast zrobił to lepiej. Był jeszcze taki dosyć ciekawy adapter, też oczywiście bez licencji Microsoftu, adapter, który pozwalał podłączyć pendrive'a. To raczej tak normalnie się nie przydawało do niczego, a jak już mieliśmy zmodyfikowaną konsolę, pozwalał przenosić pliki między konsolą a komputerem. Tyle z akcesorii takich bardziej popularnych i tych dostępnych. Był pad, który miał wyświetlacz, to widziałem, do FPS-ów. Nie widziałem. Tak, był taki pad. Był ekran, jak w PlayStation 1, ekran dopinany zewnętrzny. Więc mieliśmy już konsolę, która ważyła prawie 4 kg z ekranem, to już było pewnie z koło 6. Super przenośna. Tak, więc typowo kieszonkowa, to już nie wiem, jakie trzeba by mieć spodnie, to trzeba by mieć 4-metrową osobą. Idealne dla Lady Dimitrescu. Lady Dimitrescu, właśnie o tym samym pamiętam. Tak jest. Konsola dla Lady Dimitrescu. Tak, tylko trzeba ubrać spodnie takie z wielkim kieszeniem, ale to nie problem. Słuchajcie, parę kontrowersji z Xboxem związanych. W Stanach Zjednoczonych Xbox posiadał 90-dniową gwarancję. Bardzo długi okres gwarancji. Bardzo krótko, ale ona się nie psuła. No nie psuła się, stąd miała 90-dniową gwarancję, co wywołało w użytkownikach niewielką frustrację, co miało później bardzo ważne... Tak, ze względu na to, że ktoś się zdenerwował i tą konsolę zhakował. Przez to, że... No, z tego powodu zhakował, że była... Też, no i podejście tego, że to jest PC, więc łatwiej było... Chyba łatwo po prostu było. Architektura, tak. Architektura była... Przez to, że była architektura znana, Microsoft i przez to, że Microsoft przez różnorakie rewizje od początku do końca wprowadził pewne ułatwienia dla hakerów. Oczywiście to miało być czynności serwisowe, ze względu na to, że szyna komunikacyjna, szyna serwisowa, która była w Xboxie, była ogólnodostępna. Wystarczyło tylko kilka szpilek komunikacyjnych dolutować i można było już różne dziwne rzeczy zrobić. I tak, kontrowersje związane właśnie z tym, że była krótka gwarancja. Ogólny brak zaufania do Microsoftu, nie jako firmy jako takowej, ale do firmy produkującej gry i konsole. Cały czas się mówiło o tym, o czym już wspomniałem, że Xbox to jest po prostu PC w obudowie konsoli i Microsoft to łatkę dopiero siebie rzucił, jak wydał Xboxa 360. Przez całą generację mówiło się, że to jednak jest takie X-klocek, takie X-pudło, czy no, różne brzydkie określenia, aczkolwiek nie było jakichś takich skrajnie negatywnych. Po prostu Xbox taki był, ale... Wszyscy pokochali Xboxa za modyfikacje różnorakie. Ja powiem jeszcze o jednej rzeczy, czyli o awaryjności. Co się psuło w Xboxie? Psuło się dwie rzeczy, w sumie trzy. Psuł się napęd, to się zdarzało. Napęd się psuł, aczkolwiek dużo rzadziej się psuł napęd niż napęd od PlayStation 2, który się lubił psuć, po prostu. I był wykonany w wersjach FAT, był wykonany tak średnio. Wszystkie moje PS2 FATy żaden płyt dobrze nie czyta. Czyta, ale też nie wszystkie gry. To, tam już ma swoje, ma już swoje problemy. No to już ma 20 lat ta konsola. Nie? No ale te też mają po 20 lat i jakoś czytają. To prawda, te Xboxy są pancerne. Tak jest, jak mówiłem na początku, w pierwszej części konsola przy minus tam 13-14 stopniach działa normalnie, PS-y już odpadały, za zimno im było. Dodatkowo psuły się dyski twarde, wygląda, że to jest element mechaniczny. To się po prostu zdarzało z czasem. Pojawiały się w dyskach twardych bad bloki, dyski też stukały, pukały i przestała konsola działać. Mieliśmy różnorakie informacje startowe, takie niezbyt ładne. Z przodu dioda zaczęła świecić na czerwono. No, były różnorakie informacje i się działo. Aczkolwiek nie był to jakiś straszny problem. Wygląda na to, że konsola została złamana i można było różne elementy wymienić. W tej konsoli, która tutaj jest, mamy napęd od peceta z przerobionym tylko zasilaniem i dysk twardy, tu w tym przypadku akurat 160 GB, na którym znajduje się system operacyjny, czyli ten dashboard i wszystkie różne dobra Xboxowe. I właśnie, a propos właśnie modyfikacji. Konsola została złamana przez pana Andrew Hugana, czy Huana, mniejsza o to, studenta z MIT, który znalazł błąd, podatność związaną z BIOSem konsoli i z właśnie z tym mostem MPC, czyli tym mostkiem, który komunikował właśnie różne urządzenia wewnątrz konsoli. Znalazł podatność, złamał tą podatność i pozwoliła, ta podatność pozwoliła na to, że mogliśmy podmieniać BIOS konsoli. Ze względu na to, i to już powtarzam już, nie wiem, siódmy raz, ten rodowód PC-towy był zaletą i niestety wadą tej konsoli dla Microsoftu, bo ta architektura była znana wszystkim, tym osobom zainteresowanym.
I modyfikacja konsoli polegała na tym, że podmienialiśmy sobie BIOS konsoli na taki, który nie weryfikował podpisów cyfrowych, czyli tych spójności różnorakich danych, czy to na dysku twardym, czy na nośniku. Czyli zamiast płyty tłoczonej, czy nawet płyty danego regionu, mogliśmy odpalić grę z innego regionu, czy płytę tak zwanie popularnie zwaną nagrywką, czy po prostu płytę piracką. Nie miałem ani jednej takiej płyty, natomiast moje piraty, których miałem niewiele, ale miałem, to były po prostu gry pobierane z torrentów i wrzucane na dysk twardy za pomocą łączyłem się PC-tem przez FTP z Xboxem, przerzucałem te gry i była specjalna aplikacja, która pozwalała przeglądać zawartość dysku twardego i odpalać z dysku twardego rzeczy i... Total Commander na przykład. Tak, znaczy, tych programów było kilka, no, był Total Commander znany z PC-tów, ale były też aplikacje specjalnie przygotowane, takie nakładki, można powiedzieć, wręcz graficzne, które ułatwiały zarządzanie zawartością dysku twardego. Tak jest. Wspominałem na początku drugiej części o tym, że mieliśmy system operacyjny nazwany przez Microsoft Dashboardem i mieliśmy oczywiście po złamaniu konsoli mieliśmy różnorakie dashboardy alternatywne. Mieliśmy takie dashboardy jak Evo X czy Unleashed X i Xbox, XBMC for Xbox. Czyli XBMC w sumie. Tak. Ale mogliśmy właśnie używać wszystkich tych trzech jako natywnych systemów operacyjnych, które pozwalały nam ładować gry, wprowadzały różnorakie modyfikacje związane np. z informacją o temperaturze konsoli, pozwalały się łączyć przez właśnie łącze ethernetowe FTP w celach komunikacyjnych różnorakich i różne inne rzeczy, czyli właśnie np. ładować różnorakie pliki, czy przeglądać te pliki i instalować różnorakie aplikacje, ponieważ dzięki temu, że nie mieliśmy już z weryfikacji podpisów cyfrowych, była możliwość pisania własnych aplikacji, wrzucania je na konsolę i odpalania i różnorakie te aplikacje. Tak zwane homebrew. Homebrew, tak jest, czyli aplikacje garażowe, o tak to można też nazwać. Można. Muszę pomyśleć nad jakąś odpowiednią nazwą dla homebrew, bo to jest określenie, któremu by przydało się polska nazwa. W każdym razie, ja na przykład na swoim Xboxie miałem, kiedy włączała się konsola, to uruchamiałem się XBMC i tam od razu była jakaś tapeta z informacjami o pogodzie. Miałem na przykład informacje, co znajduje mi się na dysku, jakie miałem filmy, bo można było wrzucać. Zaraz o tym Andrzej powie więcej. Ale można było DVX-y odpalać na Xboxie i można było tak naprawdę strumieniować je z komputera, czy z dysku twardego komputera po kablu Ethernet. Mm-hmm. Ba, nawet pojawiały się aplikacje, które, znaczy w XBMC był taki dodatek, który pobierał informacje o danym filmie z sieci i wyświetlał jego okładkę, aktorów itd. Napisy. Itd. Napisy, tak. Oczywiście. XBMC jeszcze będzie osobny część, dosłownie 2 minuty. Chcielibyśmy się zmieścić w 2 godzinach, widzę, że się nie zmieścimy. Ale naprawdę, słuchajcie, nie będziemy tutaj 3 godziny materiału robić, więc... 2 godziny 50, najwyżej. Nie, bo już mamy północ. Już mamy północ, tak. Tak. Krótko jeszcze o przeróbkach. Przeróbki były różnorakie. Bardzo mogliśmy, proste. Jak wspomniałem, mogliśmy wlutować specjalnie przygotowany chip, kilka przewodów do szyny danych, która była po prostu dostępna na płycie głównej konsoli. W rewizjach wszystkich. Od rewizji 1 do rewizji 1.6, aczkolwiek 1.6 było najbardziej załatane już i tam trzeba było jeszcze dodatkowe poczynić kroki, takie jak dodatkowe tasiemki dolutować i różne wyprowadzenia, żeby odbudować tą szynę. Ale po wlutowaniu chipu konsola przy starcie już miała dodatkowe logo, takie na przykład Evo X pojawiało się i już widzieliśmy, że konsola jest ma chipa, ale musieliśmy jeszcze wgrać przy pomocy specjalnego autoinstalera cały system partycyjny twardy, sformatować partycję w odpowiedni sposób, poprzesuwać dane. I dzięki temu otwierał nam się nowy rozdział w przypadku Xboxa. I to taki rozdział, który bardzo mocno dowiódł tego Xboxa na różnych rynkach, w tym na naszym rynku polskim, przez to ten Xbox stał się bardzo popularny, ponieważ oczywiście, przez to, że konsola przerywana pozwalała odpalać gry pirackie, najmniej rzecz mówiąc, ale oczywiście również gry nasze własne, które mogliśmy sobie po prostu zripować. I z dysku twardego odpalały się szybciej niż z płyty. Jak najbardziej. Mogliśmy, jedną z rodzajów przeróbek, co jest też ciekawe, mogliśmy sfleszować wewnętrzny BIOS, bo tak jak już je, ile razy już wspomniałem, natura PC-towa tej konsoli i posiadanie BIOS-u
pozwalało na to, że mogliśmy tą kość BIOSu, tą pamięć, która jest zewnątrz, sfleszować czy wgrać, nadpisać ją już zmodyfikowanym BIOSem, który pozwala właśnie obejść zabezpieczenia. Dosyć ciekawa opcja. Mogliśmy również, w 1.6 wersji zostało to załatane, dopiero w ostatniej rewizji. Co jest ciekawe, mogliśmy sobie wykorzystać różnorakie exploity, czyli błędy w oprogramowaniu, błędy w zapisach gier i przez to wywołać różne funkcje na przykład i dzięki temu uruchomić z płyty instalator takiego systemu operacyjnego, a konsola i ten instalator podmieniał pliki w odpowiedni sposób, dzięki czemu konsola, mimo tego, że została nieprzerobiona, mogliśmy dzięki temu odpalić ten alternatywny system operacyjny i mieć dostęp do wszystkiego tego, co daje nam chip, a nie modyfikując konsoli sprzętowo. Do tej pory wychodzą różne wielkanocne też jaja, czyli rozmaite żarty zaszyte w samej konsoli. Programiści dashboardu zostawili po sobie sporo pamiątek i wiele z tych pamiątek zostało odkrytych, a w zasadzie ujawnionych przez tych programistów dopiero teraz, po 20 latach. Informacja o tym, jak na przykład podejrzeć listę twórców, trzeba na przykład zripować płytę, wpisując odpowiedni ciąg znaków jako nazwę utworu. I dosyć ciekawe. I to pozwoli nam odkryć autorów interfejsu do Xboxa. Ale oprócz tego, co Andrzej powiedział, i chyba jeszcze zaraz powie, Xbox to była i nadal jest fantastyczna maszyna do emulacji. Też o tym powiem, ale jeszcze jedno, jednej modyfikacji muszę powiedzieć. O modyfikacji, której troszkę przed nią przestrzegam, to jest najprostsza modyfikacja konsoli. Nie wymaga od nas niczego poza drugim komputerem z Windowsem XP, co może być na chwilę obecną już dosyć problematyczne, aczkolwiek taki komputer dostaniecie za 5 zł. No wiecie, stary PC taki z lat 2000, to nie jest retro. To jest raczej taki... Ale za 5 lat będzie retro i będzie kosztować tyle, co bitcoiny. No to może być tak, ale wiecie, gdzieś w piwnicy możecie mieć takiego peceta. Możecie zrobić tak zwany hot swap. Na czym on polega? Polega na tym, robię to zresztą ostatnio, gdzieś 2 miesiące temu. Polega na tym, że na odpalonej konsoli, bo Xbox wprowadził jeszcze jedno zabezpieczenie. Poza tym właśnie zabezpieczeniem tego BIOSu, który weryfikował pliki, dodatkowo każdy dysk twardy był zabezpieczony tak zwanym kluczem, czyli hasłem, które odblokowało się przy uruchomieniu konsoli. Konsola się uruchamiała, zweryfikowała klucz, który jest w konsoli i tym kluczem odblokowywała dysk twardy. Tak mniej więcej to powinno działać. I taki dysk w czasie pracy konsoli się odpinało pod napięciem i podpinało się do peceta, już odblokowany, dzięki czemu mogliśmy zmodyfikować zawartość tych plików i mieliśmy też zmodyfikowaną konsolę. Wpinaliśmy później z powrotem. Trochę ryzykowne, nie? Nie, kompletnie. Nie udało mi się żadnej konsoli zepsuć w ten sposób. No, zrobiłem to kilka razy. Sprawę. Ale to wyglądało tak, że za pierwszym razem się troszkę stresowałem, ale nic strasznego. Jedna wada tego rozwiązania. Musimy pracować na działającej konsoli rozebranej, czyli mamy wszelkie elementy elektryczne na wierzchu i to może grozić jakimiś konsekwencjami, których najlepiej, aby uniknąć. Więc powiedzmy, że musimy się w jakiś sposób zabezpieczyć i być w pełni świadomi, co robimy. Ponieważ po prostu może nas coś porazić normalnie w życiu, a nic nie jest tyle warte, co nasze zdrowie, więc wiecie, przestrzegam, że to może być niebezpieczne, ponieważ na przykład zasilacz jest troszkę wtedy na wierzchu, a możemy go potencjalnie dotknąć ręką i może nas porazić, czego wolelibyśmy uniknąć. W najlepszym wypadku uszkodzimy sprzęt, w najgorszym wypadku siebie. Nie polecam, to może być niebezpieczne. Aczkolwiek metoda jest dosyć prosta, wystarczy, tak jak powiedziałem, podłączyć dysk do komputera, podmienić parę plików. Dyski Xboxa są sformatowane innym systemem plików, jest to format system plików, nazywa się FATX. Nie jest domyślnie czytelny przez komputer, aczkolwiek są aplikacje nieoficjalne, które pozwalają modyfikować tę zawartość, kopiować, więc da się to zrobić. Ta akurat konsola właśnie w ten sposób jest modyfikowana. Dodatkowo później, bo to był dysk 8 GB, podmieniłem ten dysk na dysk 160 GB, również na gorąco. Więc to może być niebezpieczne, jeżeli robimy to nierozważnie. Ale jest to dosyć proste, a metoda wymaga, tak jak mówię, po prostu drugiego peceta. Bardzo ważne, że musi być to fizyczny pecet. Nie może być to Windows 10, jakiś Windows XP wirtualny, adaptery USB. Tutaj niestety to działa tak niskopoziomowo i raczej musi być to wpięcie po prostu do peceta, bezpośrednio do taśmy komunikacyjnej. I nie jest nic trudnego.
taką modyfikację robiłem. Co jeszcze nam te modyfikacje pozwala? Bo jak mamy konsolę zmodyfikowaną, możemy odpalać, jak już mówiliśmy, emulację, różne aplikacje homebrew, możemy zmienić region konsoli, ale możemy też pójść dalej, bo modyfikacje są nawet i głębsze. Jak wspominaliśmy na początku, 8-gigabajtowy dysk twardy no nie jest zbyt duży. Jeżeli gry były na nośnikach DVD, jedno czy dwuwarstwowych, czyli 4,7 czy 8,5 gigabajta, no to łatwo było go zapełnić. Bardzo. Więc popularną możliwością była wymiana dysku na większe. Tak jak ja mam właśnie na przykład 160-gigabajtowy. Większość dysków była dyskami, które są kompatybilne z Xboxem. Wygląda na to, że Xbox właśnie w tym ten soft modowany musiał mieć taką możliwość, że ten dysk trzeba było zabezpieczyć z powrotem, czyli te hasło przenieść jakby do dysku i go zabezpieczyć. Co jeszcze? Dyski można było wymienić do nawet pojemności 2 terabajtów, aczkolwiek to, że raczej były dyski SATA i potrzebny był dodatkowo jeszcze adapter, który nam konwertował sygnał IDE na sygnał SATA. To. Mogliśmy wymienić sobie napęd, jak nam padł na niektóre napędy PC-owe pasowały. Mhm. To jest dosyć ciekawe rozwiązanie. Mogliśmy wymienić kondensatory, ponieważ z biegiem czasu te kondensatory się psują jak w wszystkich urządzeniach elektronicznych. Co ciekawe, mogliśmy zamontować na przykład wyświetlacz do tej konsoli, który nam informował o temperaturach, o różnorakich statusach tej konsoli. I teraz ciekawa rzecz. Szczerze, mogliśmy rozbudować pamięć z 64 do 128 MB, lutując dodatkowe kondensatory. Ale co to pamięci. Dawało? Co nam to dawało? No więcej RAMu. Więcej RAMu, jeżeli odpalaliśmy aplikacje nie gry na przykład, pozwalały nam odpalić na przykład, gdzie lepiej działa emulatory różnorakie, aplikacje multimedialne właśnie jak Xbox Media Center działały lepiej, wygodniej. Jeszcze jedna modyfikacja bardzo ważna, mogliśmy wymienić procesor. Oczywiście to nie wyglądało tak, że po prostu ściągaliśmy stary, wkładaliśmy nowy, to nie. To aż tak fajnie nie wyglądało. To wymagało już bardzo wiedzy fachowej. Ja osobiście bym na dzień dzisiejszy tego nie umiał zrobić. Polegało to na tym, że musieliśmy wylutować stary procesor, wylutować specjalną podstawkę, dopiero na którą nakładało się procesor. I tu mieliśmy zysk, bo 733 MHz mogliśmy skoczyć na 1,1 GHz, 1,4 GHz, więc był skok. Aczkolwiek gry nie były z tym kompatybilne, no działały za szybko. Trzeba było łatać gry, czyli wgrywać łatki różnorakie albo przełącznik, który pozwala nam tryb pracy stary, czyli 733 MHz. To taka trochę sztuka dla sztuki albo chyba sprawdzenie swoich umiejętności. Tak bo, jest. Nie wiem, chyba że do emulacji też wykorzystania. Jak najbardziej. Było to możliwość, był to duży skok wydajności, jeżeli mieliśmy w założonego pełnego Pentiuma trójkę 1,4 GHz, był to skok dwukrotny. Znaczy zyskaliśmy 100% mocy. Więc skok emulacji był też diametralny. W przypadku odtwarzaczy multimedialnych pozwalał to odtwarzać na przykład multimedia w wyższych rozdzielczościach, takich jak na przykład 720p czy nawet 1080p. I ta konsola miała dużo dłuższe życie, aczkolwiek było to dosyć drogie, bo wymiana procesora i dołożenie pamięci. Co ciekawe, dawcą pamięci bywały starsze karty graficzne, jak GeForce 2 na przykład. Było to nawet i 200 funtów, więc no nie mało. Nie mało. Nie mało. Była taka konsola FriendTech, która właśnie była konsolą zmodyfikowaną przez kogoś. Taka mała manufaktura, która właśnie posiadała 1,4 GHz procesor, 128 MB pamięci, przełącznik trybu slow fast, amigowy tryb musi być, wiecie. Oczywiście większy dysk. No i tam dodatkowo jeszcze była z zewnątrz troszkę zmodyfikowana, jakieś tam różne rakie naklejki, czy tam pomalowano. Ciekawa rzecz. A pod koniec tego materiału, teraz wideo, chciałem Wam powiedzieć o ważnej rzeczy, czyli właśnie o Xbox Media Center. Tak jest. Dlaczego to było ważne? Ponieważ u mnie w domu, u Ryszarda również, jak słyszeliście wcześniej, konsola była takim centrum multimedialnym. Świetnym odtwarzaczem DVD. Po modyfikacji właśnie i po uruchamianiu Xbox Media Center zyskiwała drugie, lepsze życie. Według mnie. Bo oczywiście Xbox Media Center jako taki system zarządzania treściami multimedialnymi głównie, aczkolwiek również pozwalał na uruchamianie aplikacji gier. Dla wielu osób był głównym systemem operacyjnym, który się uruchamiał. U mnie akurat to była druga aplikacja, a przez pewien moment była też jako pierwszy system operacyjny, aczkolwiek uruchamianie gier było trochę mniej wygodne niż te z listy w Evolution X czy na przykład Unleashed X, ale jak najbardziej się dało. Dodatkowo dzięki temu, że Xbox Media Center był aplikacją modularną, pozwalają na różnorakie wtyczki, jak już wspomnieliśmy właśnie, wtyczki do pogody, wtyczki informacyjne o różnych treściach, o zajętości dysku, wtyczka, która pozwalała pobierać napisy do filmów. To były czasy, słuchajcie, kiedy mieliśmy, królowały DivX jeszcze. Ja na
Tak, jak się chciało seriale oglądać, to trzeba było je ściągać sobie torrentami. Na Na przykład przykład. ja w zasadzie był jeden taki serial, przy którym czekałem co tydzień na odcinek, i to był Lost. O proszę. I jak się pojawił nowy odcinek Losta, to od razu po pobraniu lądował na dysku Xboxa i tam dzięki temu oglądałem na dużym ekranie właśnie z poziomu Xboxa. Ja obejrzałem z Katarzyną wszystkie sezony takiego serialu Las Vegas, bodajże, czy jakoś tak się nazywał. Taki troszkę kryminalny, troszkę takie CSI, tylko troszkę na niższym poziomie. Nie takie, nie, może inaczej, CSI. Troszkę detektywistyczny, ale też taki ciekawy serial, właśnie dzięki Xbox Media Center. Co ciekawe jeszcze, mieliśmy obsługę później wtyczek różnych do YouTube'a, do zapowiedzi od Apple'a, bo Apple miał takie fajne rozwiązania właśnie multimedialne. Mieliśmy klientów i wiele, wiele innych opcji. Wspomnieliśmy co nieco o emulacji. Również właśnie Xbox Media Center, dzięki temu, że pozwalało odpalać aplikację, mogliśmy sobie wewnątrz niego odpalić różne emulatory. Emulatory wszelakich konsol. Oczywiście szóstej generacji nie mogliśmy emulować, ale mogliśmy emulować pierwsze PlayStation Nintendo 64 64. znakomicie. I tutaj na przykład mocniejszy procesor dawał radę, ponieważ mieliśmy duży zysk wydajności. Oczywiście o konsolach takich bardzo retro, typu NES, czyli 8 bitów, czy SNES 16 bitów, jak najbardziej, czy Sega Mega Drive, bez problemu najmniejszego. To działało naprawdę płynnie. W przypadku PlayStation różnie było. Przy Nintendo 64 te bardzo znane gry chodziły dobrze, te mniej znane, czy te trudniejsze do emulacji, Chodziły gorzej. do dzisiaj mają kłopoty są z tą emulacją, nawet na takich urządzeniach jak Raspberry Pi. Zresztą Raspberry Pi troszkę taką przejął schedę po tym Xboxie. Tak minęło może i te trochę lat, ale wiele osób używa właśnie ich jako takiego odtwarzacza multimediów, czy właśnie konsoli multimedialnej do emulacji starszych, o, jeszcze myślałem, że strącę, starszych właśnie konsol. To jest bardzo ciekawe. Ja jeszcze chciałem powiedzieć o jedną rzecz, o Xbox Media Center, bo nazwa w tej chwili może nie kończy się z czymś nie kojarzyć, ale Xbox Media Center ewoluował. Ja już mam po północy, więc język się troszkę plącze. Zmienił nazwę w pewnym momencie. Odciął się od tej Xboxowej, troszkę Przeszłości. takiej trochę też szarej strefy, bo jednak, żeby uruchomić tę aplikację, musieliśmy tę konsolę zmodyfikować, co miało, powiedzmy, że jakiś wydźwięk. Dla nas nie był to negatywny, ale jak mówimy o firmach, no to powiedzmy, że łamanie czyjejś konsoli nie do końca mogło być to fajne. I chyba to była chyba fundacja, która później miała jakąś komercyjną też swoją formę, zaczęła się odcinać od tego. Aczkolwiek, już Wam mówię, do 26 maja 2010 roku Xbox Media Center w wersji na klasycznego Xboxa był wspierany, więc dosyć długo. Później pojawiały się tak zwane forki, czyli wersje nieoficjalne na bazie kodu źródłowego. I pamiętam, że chyba w 2015 roku jakąś taką wersję instalowałem i jak najbardziej ruszyła, działała. I XBMC się zmieniło. Zmieniło swoją nazwę na Kodi. A Kodi już znacie. Kodi macie na wielu, wielu platformach. Można je odpalić chociażby na PC-cie. Można odpalić je na... Chyba na Xboxie w trybie deweloperskim. Można odpalić ją na Raspberry Pi. Raspberry Pi, jak przed chwilą wspomniałem, wielokrotnie był używany jako odtwarzacz multimedialny, ale mój znajomy odtwarzał przez wiele, wiele lat treści HD właśnie na Raspberry Pi. Nie ma z tym problemu najmniejszego, właśnie dzięki Kodi. I co jeszcze? I to właśnie jest fajne, że Xbox właśnie był takim zaczątkiem różnych ciekawych technologii. Jak już wspomnieliśmy na początku samego materiału, wiele trendów, które po raz pierwszy pojawiły się w Xboxie już na stałe, takie jak właśnie dysk twardy, złącze Ethernet, dostęp do internetu, rewolucyjna na swój czas usługa Xbox Live, która pozwalała graczom grać gry online, a deweloperom nie do końca martwić się o rozwiązania technologiczne związane z siecią, ponieważ Microsoft brał to na siebie. Oni dawali serwery, które obsługiwały to wszystko, oni dawali warstwę programistyczną, która pozwalała komunikować się. Oczywiście, po tylu latach już te serwery już dawno temu nie działają. Live dla Xboxa został po zamknięciu projektu Xbox klasyczny też wyłączony, więc dzisiaj sobie Nie, zobaczymy. nie, wydaje mi się, że na przykład Halo 2 jeszcze przez jakiś czas Tak, działało. ale generalnie na dzień dzisiejszy nie zagramy sobie, ale mamy oczywiście różne alternatywy, takie jak X-Link bodajże, czy opcja emulacji tego protokołu sieciowego i możemy komunikować się na przykład dzięki temu, że mamy Ethernet, możemy się komunikować przez internet, aczkolwiek przez różne tunele z innymi użytkownikami i grać w LAN party,
a być oddalonym od siebie o setki czy nawet tysiące kilometrów od siebie, tak jak teraz się zdalnie wiele rzeczy robi. Ale to już mam nadzieję, że już ostatni rok tego zamieszania. Właśnie. Jedna rzecz jeszcze. Mówiliśmy właśnie o emulacji. Co z emulacją samego Xboxa? Ponieważ mamy już w tej chwili 2021 rok, a dzisiaj jedynym emulatorem jest XEMU, tak się nazywa emulator, który bodajże w lutym tego roku czy w styczniu ma swoją wersję 0.5 i jak patrzyłem na tabelkę grywalności gier, takich gier, które są perfekcyjnie emulowane, tak jak trzeba, jest tylko 2%, więc niewiele. Dlaczego to, z czego to się Bardzo bierze? miło. Z tego powodu, że twórcy emulatora idą z tym trendem open source, czyli otwartych źródeł i nie chcą żadnej technologii zamkniętej Microsoftu. Przez to ten emulator się rozwija swoim tempem, dosyć powoli i za parę lat wydaje mi się, że ta biblioteka będzie coraz bardziej grywna, ale Microsoft wyszedł ze swoją wersją emulacji, ponieważ Xbox 360, czyli następca, posiadał emulację, nie wszystkich oczywiście gier, ale jednak wielu gier z platformy pierwszej. Xbox kolejny, czyli Xbox One, ma już wersję programową tej emulacji i tych gier może super dużo nie jest, ale pojawiają się te nowe gry z pierwszego Xboxa. No, cały Wiele czas za gier, mało. tak, cały czas za mało, ale te gry są dostępne. No, jest w tej chwili chyba z kilkanaście gier tego No dostępnych. tak, naturalne następstwo Xbox One, czyli Xbox Series SX, o, to jest dobre określenie, również posiada tą technologię. W dalszym ciągu za mało, aczkolwiek coraz więcej gier jest. Wiele gier, jak nie większość, pojawiła się również na PC, więc jeżeli w tej chwili nie możemy zagrać tą grę na Xboxie czy następcach Xboxa, bardzo możliwe, że pojawiła się czy na innych konsolach, czy na PC. Może oczywiście jak na PlayStation 2, czy Chyba, że to na... Galeon, to się nie pojawiło nigdzie. No właśnie, więc tutaj musicie kupić i Xboxa, i grę, i najlepiej jeszcze... Chyba, że to Conker, to nie pojawił się nigdzie. Nawet na Xboxie się nie pojawiło? Bo to Rare robiło przecież, Znaczy nie? jest w kompatybilności wstecznej, tak. No Jest. No właśnie. tak. No ale to jest duży tytuł, no nie? Tak. Więc troszkę tej treści jest. Sama konsola była fajna. Bardzo fajne. Tak, bardzo Bardzo fajna. fajne. Jak Nie wiem, no, najbardziej. ja chyba zaraz podłączę w ogóle. Ona miała wady oczywiście różnorakie. Największą wadą, poza tymi takimi różnorakimi rzeczami związanymi z technikaliami, które nie do końca wyszły, czy mogły się po prostu zużyć, no była dosyć duża, troszkę klockowata i ten wygląd nie każdemu pasował, aczkolwiek miała swój i urok. tak jest ładniejsza niż PlayStation 5. Tak, choć równie wielka. Tak. Jakbyśmy postawili pionowo między jedną konsolą Nie a no, drugiej, PlayStation 5 jest większa. no, PS5 to jest osobna kategoria brzydkich konsol. Osobna kategoria brzydkich konsol. Tak. A Wydaje mi się, Ryszardzie. jeszcze jedna rzecz, ja chciałem Tak. polecić wam bardzo kanał Modern Vintage Gamer. To jest kanał dosyć popularny, dotyczący gier retro. Prowadzony jest przez jednego z wiodących programistów sceny homebrew na Xboxa i on często o Xboxie ma rozmaite materiały, więc będzie odnośnik oczywiście w opisie tego odcinka. No i cóż. Chyba wszystko. Jedną jeszcze rzecz, takie małe niedopowiedzenie, o którym nie powiedziałem. Wspomniałem o tych awariach. Wersje konsol od 1.0 do 1.5 miały wadliwy kondensator, który podtrzymywał czas po odłączeniu zasilania. Ten kondensator po latach lubi wylewać. Jakbyście rzucili sobie okiem na Instagrama retrosferego, gdzieś kiedyś rzucałem takie zdjęcie, gdzie właśnie ten kondensator wylał, trzeba było go usunąć i oczyścić te straty. Jednak ten elektrolit i kondensatory są naprawdę złem i elektronika ich nie lubi. I zarówno stare sprzęty bardzo retro, takie jak Amigi na przykład, one cierpiały. No to od 600, 1200 czy CD32, w których były wymieniane Ryszardzie kondensatory, one cierpiały na to, czy różnorakie konsole. No to niestety to się zdarzało. W Xboxie ten kondensator niestety mógł zepsuć konsolę. O tym trzeba uważać i to widać dosłownie, bo ten kondensator puchnie, ewentualnie się wylewa. To jedna rzecz, o której trzeba jeszcze wspomnieć. No i wydaje mi się, że ten temat Xboxowy dosyć mocno omówiliśmy. Ja O siedziałem prawie cicho przez 1,5 godziny. homebrew i o samej scenie konsolowej. Dużo w sumie więcej nie trzeba dodawać.
wydaje mi się, że ona była tak mocno rozwinięta, ta konsola była, przez to, że dosyć szybko została złamana, była otwarta na wszelakie różnorakie modyfikacje. Nie powiedziałem jeszcze o alternatywnych systemach operacyjnych. Można było odpalać Linuxa. Pojawiła się również zmodyfikowana wersja Windowsa XP. Wygląda na to, że to jest... Jak już tyle razy mówiłem, że już się... Nie wiem, ile razy się powtórzyłem w tym filmie. Dajcie znać, jeżeli ktoś to policzył, to duża łapka w górę. Windows XP. Więc ciekawostka, jak najbardziej. Linuxy raczej też ciekawostka, bo do czego mógł się taki Linux przydać? No może do dostania się do internetu, aczkolwiek na telewizorze kineskopowym korzystanie z internetu, powiedzmy, że w takiej formie pecetowej nie do końca mogło być wygodne. Aczkolwiek zapewne by się dało. Nie polecam. No i... Ludzie podłączają ZX Spectrum i Commodore 64 do internetu, więc... Ale to są BBS-y, to jest no, troszkę inaczej. Nie, do internetu normalnie. Więc ale są pasjonaci, którzy chcą po prostu burzyć bariery możliwości. I tyle. Tak. Granice możliwości, że powiemy Sapkowskim. Cudownie, Ryszardzie. Kończymy. Tak jest, już jest bardzo późno, już jest w pół do pierwszej w nocy. Tak jest. Drodzy widzowie, dziękuję bardzo za ten, za to, że nas słuchaliście i oglądaliście. Mam nadzieję, że było bardzo merytorycznie. Jeżeli jakieś pojawiły się babole, to bardzo za nie przepraszamy. Prosimy o wytknięcie. Oczywiście. Tak jest, oczywiście. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Wyliczcie, ile razy wspominałem o tym, że to jest pecet. I co? Widzimy się przy następnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Na razie. Tak. Idziemy spać. Idziemy spać.